Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Dzielenie się wiedzą to świetny sposób budowania swojej marki osobistej, a kiedy już ją zbudujesz, otwierają się przed tobą zupełnie nowe możliwości. Zaprasza Marek Jankowski. Witam w odcinku numer 194. YouTube to medium głównie rozrywkowe. Muzyka, sport, gry wideo, wiadomo. Ale można tam też znaleźć świetne materiały edukacyjne. Ich zasięg zwykle nie jest liczony w milionach, więc twórcy nie zarabiają dużo na reklamach. Odnoszą za to inne korzyści, budując swoją markę osobistą. Jakie to korzyści? Do rozmowy na ten temat zaprosiłem osobę, która od 2011 roku prowadzi własną firmę, a od 2 lat uczy w internecie Polaków lepiej mówić po angielsku. Jej książka o angielskiej gramatyce w ciągu paru tygodni sprzedała się w imponującym nakładzie ponad 20 tysięcy egzemplarzy. Pomyślałem, że warto uczyć się od niej również tego, jak udostępnianie darmowych treści na YouTubie można przełożyć na zarabianie pieniędzy. Moim gościem jest autorka cyklu Po cudzemu oraz bestsellerowej książki Grama to nie drama, Arlena Witt. Cześć, Arlena. Cześć, cześć! Witam serdecznie! Nie wiedziałem, że pierwsze słowa już cię tak rozśmieszą, no przecież jeszcze nie jest śmiesznie bardzo. A ja jestem taka dziwna, że mnie dużo rzeczy śmieszy i w ogóle jestem taka wesoły człowiek, taki jestem. No to bardzo przepraszam za pierwsze pytanie, bo ono nie jest jakieś szczególnie może śmieszne, ale wynika z tego, że podcast jest biznesowy, a ty jako osoba, która oferuje swoje usługi różnego rodzaju i sprzedaje produkty, też mam nadzieję na nie odpowiesz. Jak zdobyłaś swojego ostatniego klienta? By sam do mnie przyszedł. Którędy? Napisał chyba maila, jeśli dobrze kojarzę. Zazwyczaj tak mnie ludzie znajdują. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio sama starałam się o klienta. Teraz jest już tak, że to ze mną kontaktują się osoby, które chcą ze mną współpracować na różne sposoby. Więc ja sobie po prostu odpalam skrzynkę mailową i patrzę, co tam ktoś napisał. No właśnie, dlatego że osoby, które cię znają na przykład z YouTube'a, z kanału Po cudzemu, wiedzą, że ty uczysz ludzi mówić po angielsku, ale ty też robisz różne inne rzeczy i dlatego chciałem pogadać z tobą o budowaniu biznesu opartego na marce osobistej, bo z jednej strony nie zawsze tak było, że ta twoja marka osobista była na pierwszym planie, mam wrażenie, a z drugiej strony jesteś też przedsiębiorcą, bo znalazłem dowody na to, że od 2011 roku zajmowałaś się między innymi zwalczaniem wdów i bękartów. I tak, no właśnie, właśnie. To liczyłem na to potwierdzenie. Jak to się w ogóle stało, że założyłaś firmę? Stało się tak, że ja wcześniej pracowałam w korporacji, zaraz przed założeniem firmy. Pracowałam w korporacji na stanowisku niezwiązanym za bardzo z moim wykształceniem, czyli z językiem angielskim, ponieważ ta praca była dla mnie taką odskocznią trochę właśnie od nauczania. Ja jeszcze wcześniej uczyłam angielskiego w szkole językowej przez kilka lat i była to dla mnie praca bardzo absorbująca. Ja się bardzo angażowałam w przygotowanie zajęć, w wyszukiwanie jakichś fajnych ćwiczeń, robienie dodatkowych materiałów i tak dalej, a że uczyłam wiele grup na wielu różnych poziomach, to tej pracy było bardzo, bardzo dużo. I ja chciałam po prostu sobie od tej pracy zrobić taką przerwę, bo zmęczyłam się tym, że w zasadzie pracuję cały czas, bo każdy weekend miałam zajęty właśnie opracowywaniem materiałów albo sprawdzaniem testów czy zadań domowych i to po prostu mnie zmęczyło, więc chciałam znaleźć sobie taką pracę biurową, powiedzmy, z której wychodzę i nie muszę już się przejmować tym, co muszę zrobić na następny dzień. Jedyne moje przygotowanie na następny dzień to jest wyprasować sobie ubranie. Więc ta praca właśnie mniej więcej tak wyglądała w dużym uproszczeniu. Ale firma, w której pracowałam, również przeżyła niestety kryzys, który nastąpił około roku 2009-2010 w Polsce. I szykowała się do dosyć dużych redukcji. I ja byłam jedną z osób, które straciły pracę właśnie z tytułu takiej dosyć poważnej redukcji liczby pracowników. A że pracowałam tam w pionie marketingu, to miałam do czynienia z takimi projektami, które mnie bardzo interesowały, na przykład przygotowywanie różnych materiałów typu ulotki, czy jakieś banery, czy inne reklamy.
No i moje koleżanki zauważyły, to było ciekawe, że to one zauważyły, a nie ja, że ja mam taki talent właśnie do wyłapywania literówek, do sprawdzania tekstu, do znajdywania podwójnych spacji. Czyli widziałam rzeczy, których nikt inny nie widział, nawet korektorzy, którzy pracowali nad tymi materiałami wcześniej. No i właśnie któraś z tych koleżanek, pamiętam, powiedziała mi wtedy, przecież Arlena, ty mogłabyś być takim korektorem, mogłabyś się zajmować czymś takim. A ja mówię, no ale ja nie mam doświadczenia ani wykształcenia jakiegoś polonistycznego czy coś takiego. A ona mówi, no ale to nie musisz do wszystkiego mieć wykształcenie. Jeżeli umiesz to robić, no to znaczy, że możesz to robić zawodowo. I wtedy to się po prostu tak złożyło właśnie, że kiedy ja straciłam pracę, to pomyślałam, a spróbuję. Ponieważ moja umowa została rozwiązana w sposób bardzo korzystny dla mnie, taki, że ja dostałam dosyć sporą odprawę i nie musiałam świadczyć pracy w okresie wypowiedzenia, więc miałam taki czas, kilku miesięcy, kiedy dostawałam wypłatę jeszcze, a nie musiałam chodzić do pracy. Więc pomyślałam, to ja sobie ten czas właśnie przeznaczę na takie rozkręcenie się trochę i założę sobie tę firmę i zobaczę. Jeżeli w tych ciągu kilku miesięcy mi się nie uda, no to trudno, to sobie poszukam jakiejś nowej pracy. No i to było już 6 lat temu i od tamtej pory nie szukam pracy. No tak. I zajęła się ta twoja firma korektą z jednej strony, to o czym mówiłaś, zajęła się tłumaczeniami, co dość oczywiste, biorąc pod uwagę twoje wykształcenie, zajęła się copywritingiem i zajęła się fotografią. I rozumiem, że firma to byłaś ty, czyli ty robiłaś te wszystkie 4 rzeczy, tak? Tak, tak. Ja jestem tą firmą. Ja prowadzę do dziś jednoosobową działalność gospodarczą i tak naprawdę to ja to traktuję nie jako aż tyle różnych rzeczy, tylko jako 2 rzeczy. Bo jedna rzecz to jest język polski i angielski, no i różne aspekty tego języka, bo to jest tworzenie tekstu, czyli copywriting, to jest korekta tekstu, to jest właśnie tłumaczenie, czyli również praca z tekstem. No a druga rzecz to jest fotografia, której się nauczyłam sama, ponieważ to się zaczęło jako moje hobby w roku 2004, czyli już teraz 13 lat temu, a z czasem stało się moim drugim zawodem, bo moje umiejętności rosły, ja to bardzo lubiłam i dużo fotografowałam, no i zaczęłam dostawać po prostu zlecenia związane z fotografią, więc traktowałam to jako po prostu mój drugi zawód. I tym się zajmowała moja firma, czyli ja, przez... Ja wiem, może z pierwsze 2-3 lata mojej działalności mniej więcej. A oprócz tego prowadziłam również lekcje indywidualne. Przez krótki czas wróciłam jeszcze do szkoły językowej, ale tak bardzo niezobowiązująco. Uczyłam tam chyba 1 czy 2 grupy ledwie, po to, żeby właśnie się tak tym nie zmęczyć, jak to pamiętałam z przeszłości. I bardzo mi się podobało to, że właśnie robię kilka różnych rzeczy i w zależności od tego, jakie zlecenie wpadnie, to tym się zajmuję. Albo na przykład mam już dosyć zdjęć, bo obrabiam zdjęcia od tygodnia, no to teraz robię jakieś tłumaczenie. I dzięki temu cały czas działo się coś nowego. To bardzo przyjemnie brzmi. Mam dość zdjęć, to robię coś innego, ale pytanie moje, jak zdobyć klientów dla takiej wszechstronnej firmy, bo jeżeli ktoś jest wyspecjalizowany, jest fotografem, no to jasne wtedy, promuje się tam, gdzie ludzie szukają fotografów. Jeżeli robi korektę, to też tutaj grupa docelowa jest dość jasno określona, a ty z tak szerokim zakresem działalności, ty mówisz, że to w sumie 2 rzeczy, tekst i zdjęcia, no ale jednak jest to parę takich specjalizacji. Jak ty tych klientów znajdowałaś na starcie? Myślę, że nie jeden chciałby otworzyć firmę, zwłaszcza w czasie takim właśnie kryzysowym, kiedy ludzie tracą pracę i bum, móc przebierać w zleceniach. Powiem szczerze, że nie za bardzo ja się zajmowałam właśnie szukaniem klientów, dlatego że ja na początku pierwsze zlecenia robiłam dla znajomych albo dla osób, które znam z jakiegoś środowiska zawodowego. I tak naprawdę najlepszym sposobem na zdobycie klienta jest jakby polecenie tego klienta komuś innemu. I akurat przy fotografii to świetnie działa, bo ponieważ ja robiłam zdjęcia między innymi na ślubach, no to zdjęcia ślubne to są takie zdjęcia, które potem oglądają wszyscy, którzy byli na tym ślubie. Prawda? To nie jest tylko pamiątka, tak, którą ta para młoda, czyli ci klienci tak naprawdę chowają do szuflady, tylko oni się tymi zdjęciami potem chwalą. Więc albo wrzucają je na media społecznościowe, chociaż wtedy jeszcze to nie było takie popularne. No, w roku 2011 jeszcze nie każdy miał konto na Facebooku. No a dzisiaj to by się rozchodziło znacznie szybciej, wiadomo. Albo właśnie pokazują chociażby wszystkim gościom. No i
ci goście potem albo sami biorą śluby, albo idą na wesela do znajomych czy do rodziny, która właśnie szuka fotografa i mogą zawsze powiedzieć, a słuchaj, bo ja byłem tutaj u Iwony i Iwona miała świetną panią fotograf, więc może się z nią skontaktuj. Więc to jest taki najlepszy jakby przykład na taką, albo jak to mówią, pocztę pantoflową, albo marketing szeptany. Taki bardziej fachowy termin. I w sumie z tymi moimi zleceniami związanymi z językiem było podobnie. Nie pamiętam już, skąd się wziął mój pierwszy klient. Chyba to była jakaś firma, która współpracowała z tą korporacją, w której ja wcześniej pracowałam. No bo jak się pracuje w dużej firmie, no to zna się tych ludzi, którzy tam pracują i zna się też podwykonawców, szczególnie właśnie marketing współpracuje z różnymi podwykonawcami, więc chyba po prostu to było tak, że potem oni też mnie polecili komuś tam następnemu i fajne było to, że było wśród tych moich klientów kilku takich regularnych klientów, którzy wracali ze zleceniami co jakiś czas, czasami co miesiąc, czasami co dwa miesiące. No i dzięki temu ja wiedziałam, że nie muszę szukać kolejnego klienta tak szybko, bo nie wiem, nie starczy mi na chleb na przykład, tylko że prędzej czy później tam coś nowego znowu się pojawi, a potem wracali inni. No i też dzięki temu nie byłam uzależniona od jednego klienta, bo jeżeli jakieś zlecenie by się skończyło, no to ja bym została bez środków do życia, no bo... No skąd tu teraz nagle nowego klienta znaleźć? A tak to jak nie ten, to następny. Jak nie to zlecenie, to inne. I ja myślę, że taka różnorodność i taka dywersyfikacja, trudne słowo, to jest bardzo dobry sposób właśnie dla początkującego przedsiębiorcy, no bo wtedy, jak właśnie mówię, jedno zlecenie odpadnie, no to nie znaczy, że już nie mamy co robić. Tylko zawsze robimy jakieś inne. Mhm. A gdyby dzisiaj ktoś chciał cię zaprosić, żebyś zrobiła piękne zdjęcia na jego ślubie, to zgodzisz się? Już się tym nie zajmuję. To jest praca, która bardzo mi w tamtym czasie sprawiała dużo frajdy, ale niektórzy klienci są też bardzo trudni. No nie zawsze się to da przewidzieć, który klient będzie trudny, który nie, ale tak się składa, że fotografia, szczególnie ślubna, to jest bardzo ciężka praca fizyczna również. A mi się wydaje, że już jestem na trochę innym etapie, żeby tak pracować fizycznie. Już się napracowałam fizycznie, więc raczej nie. Ale no, nie pamiętam, ile ślubów sfotografowałam w życiu. Może 30, tak. Także ja całą ceremonię, czy cały przebieg tego dnia już znam na pamięć i często byłam też taką osobą wśród tych wszystkich gości, która nawet tak uspokaja i podpowiada, że co się teraz będzie działo, że najpierw będzie to, potem to, albo podpowiadałam właśnie, jak sobie poradzić z niektórymi szczegółami, no bo zwykle ludzie biorą ślub teraz klękamy. Pierwszy raz. Może nie mówiłam, że klękamy, ale szczególnie na tym etapie przygotowań, czyli to, co się dzieje przed uroczystością, to jest taki bardzo stresujący czas, kilka takich godzin, kiedy się dużo dzieje, tu makijaż, tu fryzura, tutaj ubranie, tu przyjeżdża jeden gość, tutaj nie wiadomo co z kwiatami, a dlaczego samochodu jeszcze nie ma. I ci ludzie są tacy, no wiadomo, podenerwowani i jest to zupełnie zrozumiałe i naturalne, a ja czasami właśnie im mówiłam, co tak naprawdę jest istotne na danym etapie i że to jeszcze może poczekać, tu ja się skontaktuję, tu nie ma problemu, a poza tym starałam się być też takim trochę duchem tam. To znaczy, ja robiłam zdjęcia w taki sposób, żeby to wyglądało jak taki fotoreportaż, a raczej nie chciałam, żeby ludzie mi pozowali do zdjęć. Jeżeli ktoś chciał oczywiście taki portret, no to robiłam też takie zdjęcia, ale raczej starałam się z tego zbudować taką historię, żeby ktoś, kto tam nie był, oglądał potem te zdjęcia i czuł się trochę, jakby oglądał takie kadry z filmu. I często potem słyszałam komentarze, że o, ja nawet nie wiem, że ty tam stanęłaś i nawet nie wiem, kiedy zrobiłaś to zdjęcie. I to sprawiało, że ja po prostu nie przeszkadzałam. To było dla mnie istotne. Widziałem twoje zdjęcia, bo znalazłem je w internecie i to były nie tylko zdjęcia ze ślubów, ale to były zdjęcia biznesowe, takie korporacyjne, to były akty takie bardzo, bardzo wysmakowane, to były przeróżne zdjęcia i z tego, co mówisz, wynika, że to rzeczywiście gdzieś jest coś, co cię kręci, coś, co ci się podoba, więc jak doszło do tego, że z tej firmy, gdzie poza zdjęciami robiłaś różne inne rzeczy, które też, jak się domyślam, cię kręcą, jak to się stało, że od tego miejsca doszłaś do tego, co robisz dzisiaj, czyli do uczenia ludzi mówienia po angielsku na YouTubie? No, to była taka dosyć długa droga, myślę.
To nie było tak, że kiedy wtedy się tym zajmowałam, to myślałam sobie, że właśnie albo kiedyś przestanę to robić, albo że to jest tylko jakiś krok i docelowo to prowadzi do czegoś zupełnie innego. Po prostu moja droga zawodowa ewoluowała w naturalny sposób i jeżeli już na coś nie miałam czasu albo ochoty, to po prostu przestawałam to robić i nie zastanawiałam się nad tym, że och, to już taki zamknięty rozdział w życiu, bardzo mi przykro, niech teraz odbędzie się jakaś żałoba. Nie, po prostu uważam, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana i jest to zupełnie naturalne i nie należy się tego bać. Więc w tamtym momencie, kiedy prowadziłam firmę i zajmowałam się tymi różnymi rzeczami, złożyło się tak, że założyłam blog, co się stało jakby na skutek mojej wizyty na konferencji Blog Forum Gdańsk, na której poznałam kilku blogerów, zajrzałam na ich blogi i stwierdziłam, że to nie jest takie trudne w takim razie, żeby pisać blog i sama go założyłam. No a że na blogu wykorzystywałam również swoje zdjęcia jako ilustracje, to już był taki element, który się powiedzmy założył tak na zakładkę. Więc ja na przykład nie szukałam nigdy zdjęć stokowych w internecie albo no nie wiem, nie kupowałam zdjęć od nikogo, bo ja miałam swoją bardzo dużą bazę zdjęć, kiedy zaczęłam już prowadzić blog. I one mi służyły właśnie jako ilustracje do tekstów. A poza tym moim celem tak naprawdę w fotografii nie było to, żeby wykonywać ją jako zawód, kiedy zaczęłam się tym zajmować, tylko ja po prostu się chciałam fotografii nauczyć. Ja chciałam mieć taką umiejętność, żeby umieć zrobić takie zdjęcie, jakie chcę. Albo żeby kiedy zobaczę zdjęcie, być w stanie powiedzieć, jak ono zostało zrobione, że gdybym chciała je odtworzyć, to bym wiedziała jak, bo wcześniej fotografia mi się wydawała taką magiczną umiejętnością, że jak to oni to robią z tym światłem i skąd oni wiedzą, jak się ustawić, jak to skomponować, no nie wiem, wydawało mi się to bardzo trudne kiedyś. Więc wykorzystałam po prostu tę umiejętność również na blogu. Potem moja przygoda z wideo rozpoczęła się od Vine'a, czyli od takiego serwisu, w którym były 6-sekundowe zapętlające się filmy i kręciło się je telefonem. I to był taki pierwszy raz, kiedy ja zaczęłam występować przed kamerą tak naprawdę. A ponieważ tworzyłam głównie takie komediowe scenki, no to nie miałam oporów przed tym, żeby się wygłupiać i z czasem nabrałam dużo swobody w tym, żeby właśnie zrobić głupią minę, albo nie bać się ośmieszyć, albo nie przejmować się tym, jak wyglądam, albo jak brzmi mój głos, bo przyzwyczaiłam się do tego. Po prostu praktyka czyni mistrza, jak we wszystkim. Potem przyszła kolej na Snapchata, na którym już nie było, powiedzmy, aktorstwa, tylko mówienie do kamery, no bo mówienie do osób, które tam mnie obserwują i nadal aktywnie prowadzę swój profil na Snapchacie. No i potem dopiero przyszła pora na YouTube'a, ponieważ w pewnym momencie przyszedł mi taki pomysł do głowy właśnie, żeby założyć sobie jakiś kanał, bo poznałam znanych youtuberów i też pomyślałam sobie, że no to nie może być takie trudne, skoro oni sobie z tym dają radę. Tylko nie wiedziałam wtedy jeszcze, co by to miało być. No i dopiero z czasem odkryłam, poczułam się jak Krzysztof Kolumb, że przecież mogę tam mówić o tym, co mi jest najbliższe i na czym się najlepiej znam, czyli właśnie o języku. I potem przez jakiś czas jeszcze dopracowywałam tę formę, czyli zastanawiałam się właśnie, jak to zrobić, żeby używać tych wstawek filmowych czy muzycznych, jak to ma się nazywać, jaką to ma mieć oprawę graficzną i tak dalej. No i to w sumie zajęło mi 1,5 roku od momentu, kiedy powstał pomysł, do momentu, kiedy pojawiły się pierwsze filmy na kanale. No i to było w sierpniu 2015 roku, czyli już 2 lata z hakiem temu i od tamtej pory publikuję 1 film w tygodniu i czuję się z tym bardzo dobrze. Myślę, że widzowie też czują się bardzo dobrze, bo już tam ponad 280 tysięcy subskrypcji z tego, co ostatnio zaglądałem, więc podoba się, zażarło. Jest mi bardzo miło, chociaż dla mnie nie są liczby najważniejsze w internecie. Ja jestem takim dziwakiem, myślę, szczególnie w polskim internecie, który właśnie nie zwraca szczególnej uwagi na słupki i cyferki, bo uważam, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby osoby, które oglądają, czyli którym zależy na tym, żeby mieć styczność z tą treścią, żeby z tego korzystały. Bo ja staram się tworzyć treści przydatne, czyli takie, które nie są tylko spędzeniem bezmyślnie czasu w internecie, tylko które w jakiś sposób ubogacają te osoby, które spędzają ze mną czas. Więc gdyby mnie oglądało 10 osób, albo 100 osób, albo 1000 osób, to dla mnie byłoby to tak samo satysfakcjonujące, bo ja wiem, że ja zmieniam życie tych 1000 osób.
i myślę, że za dużo osób w polskim, szczególnie internecie, właśnie patrzy na ilość zamiast na jakość. No ale ja nie jestem w stanie zmienić całego świata, więc robię po prostu tyle, ile jestem w stanie dookoła siebie. I ja przynajmniej wtedy patrzę sobie w lustro z czystym sumieniem i myślę sobie, że robię to tak, jak chcę. Jeżeli inni to robią tak, jak chcą, to proszę bardzo. Ale no nie wiem, jakieś takie mam większe poczucie chyba zobowiązania i jakiegoś takiego obowiązku właśnie wobec moich odbiorców, więc ważniejsze jest dla mnie to, jak ja to robię, a nie dla ilu osób ja to robię. A nie jest tak, że ta liczba osób jest też takim wymiernym wskaźnikiem tego, że robisz to dobrze, tej jakości, którą dajesz? Nie, uważam, że to jest jedyny wskaźnik, no bo to jest jedyne, co się da zmierzyć, co się da porównać z innymi, ale to, że mnie obserwuje 280 tysięcy osób, to ja nie wiem, czy to oznacza, że tworzę lepszy kanał niż osoby, które mają 140 tysięcy albo 100 tysięcy, na pewno nie. Poza tym to nie jest tak, że każdy w Polsce miał styczność z moim kanałem i teraz podjął decyzję, czy mnie subskrybować, czy nie. Bo być może subskrybowałoby mnie więcej osób, gdyby w ogóle o moim kanale wiedzieli, ale wiele osób o tym kanale nie wie. Więc czasami to jest kwestia przypadku, ile się ma odbiorców. Dlatego moim zdaniem nie za bardzo jest to odzwierciedlenie tego, czy się tworzy coś dobrego. Raczej odbiór i komentarze od tych osób, które faktycznie z tego korzystają, które oglądają czy słuchają, to bardziej świadczy o tym, czy coś jest wartościowe, czy nie. Zresztą, no nie wiem, są takie rzeczy, które obiektywnie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy są bardziej, czy mniej wartościowe. Wiem, że trudno o tym też mówić w takich zupełnie neutralnych jakichś ramach, no ale nie wiem, no jeżeli słyszymy muzykę klasyczną, a słyszymy muzykę... mniej klasyczną. Mniej klasyczną, tak, żeby już może nikogo nie urazić, no to jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jest to treść na przykład właśnie uniwersalna, czy można ją nazwać sztuką, albo czy... jest to coś, co może kogoś ubogacić, czy nie. Więc tak samo na przykład, nie wiem, w gatunkach filmu, prawda? Są takie gatunki filmowe, czy nawet tytuły konkretne, które możemy powiedzieć, no okej, okay, no to jest taki film do odmóżdżenia się, a są takie filmy, które możemy powiedzieć, każdy powinien ten film zobaczyć, bo to jest naprawdę coś absolutnie wspaniałego, co zmienia nasze spojrzenie na świat, prawda? Więc myślę, że podobnie jest z taką twórczością internetową. Czy takie podejście gdzieś wyhodowałaś w sobie, czy to jest tak, że obserwowałaś jakichś twórców w internecie, na YouTubie, którzy byli dla ciebie jakimś punktem odniesienia, którzy inspirowali cię i stwierdziłaś, kurczę, ja bym chciała zmieniać życie ludzi tak jak ten ktoś? Nie miałam jakiegoś wzorca. Znałam kilka kanałów, zanim zaczęłam prowadzić swój, no i wiadomo, jestem człowiekiem rozumnym i staram się kierować zdrowym rozsądkiem, więc umiem powiedzieć, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I jakby pomimo tego, jakie kanały istniały w momencie, w którym ja zaczynam swoją działalność, to ja starałam się nie zważać na to, bo uznałam, że chcę to robić po prostu tak, jak chcę. I czasami wydaje mi się, że byłoby fajniej, gdyby było więcej kanałów edukacyjnych, na przykład na YouTubie, albo gdyby te kanały edukacyjne były lepiej widoczne. I nie mówię tu w ogóle o swoim kanale, tylko mówię o takich kanałach jak Mówiąc Inaczej, jak Polimaty, Uwaga, Naukowy Bełkot, Historia Bez Cenzury, Pink Candy, czyli takie kanały, które przekazują wiedzę i robią to z takiej dobroci serca i z tego, że po prostu chcą pomagać innym i to uważam za bardzo cenne, bo to też odbiorcom daje taką możliwość, żeby właśnie czegoś się nauczyć i czegoś się dowiedzieć tak naprawdę bezkosztowo, no bo filmy na YouTubie sobie można oglądać za darmo i ile razy się chce. Więc trochę żałuję czasami, patrząc na przykład na tą kartę na czasie na YouTubie, że jest tam bardzo dużo takich treści, które no ja nie uznaję za ubogacające mnie, o może tak powiem. Więc troszeczkę nie podoba mi się na przykład ten algorytm, który działa na YouTubie, ale no z drugiej strony, jeżeli takie treści są popularne, które tam się pojawiają, to znaczy, że no większość osób takich treści oczekuje, więc to jakby... No nie powinnam się kłócić z tym, jak działa świat. Tak samo jak najpopularniejszy tytuł prasowy w Polsce
To jest gazeta, która no, pisze o takich, powiedzmy, codziennych dramatach zwykłych ludzi, a nie jest to jakiś zbiór intelektualnych felietonów, prawda? Więc no, większość tego oczekuje. Dlaczego na weselach wszyscy się bawią do disco polo? Bo jest to muzyka prosta, która łatwo wpada w ucho, która się nadaje do tańca, no a na weselu przecież o to chodzi, a nikt się nie dziwi, że och, dlaczego tutaj nie włączyliście zespołu Queen na przykład, albo jakiegoś tam Stinga, nie? No bo Sting to nie jest muzyka weselna, tak nam się kojarzy i już. Także ja staram się tworzyć takie treści, których sama chciałabym więcej widzieć w internecie i wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na to, żeby w ogóle funkcjonować w świecie. Że jeżeli chcemy, żeby czegoś było więcej, to sami to róbmy. Jeżeli chcemy, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, to zacznijmy się do nich uśmiechać. Jeżeli chcemy, żeby było czysto, no to sprzątajmy po sobie. Nie zmienimy całego świata naraz. Tak się nie da. Ale można zacząć od siebie i można zmienić przynajmniej to swoje podwórko. A często jest tak, że jak samemu się robi coś, co uznajemy za coś dobrego czy właściwego, no to często osoby, które nas obserwują, szczególnie jeżeli takich osób się zbiera coraz więcej, też mogą się tym zainspirować albo mogą nas naśladować. Na przykład ja jak zobaczę, że ktoś komuś pomaga na ulicy, pomyślę sobie, o fajnie, dobry człowiek, czyli tak źle z ludźmi jeszcze nie jest. I to może właśnie przyjdzie mi do głowy jutro, żeby też komuś pomóc. Więc wydaje mi się, że tym można się zarażać, nawet czasami nieświadomie. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby właśnie móc sobie spokojnie i bez wyrzutów sumienia spojrzeć w lustro na siebie i zasypiać z takim poczuciem, że staram się być dobrym człowiekiem i staram się żyć tak, żeby samemu być szczęśliwym i żeby inni wokół mnie byli szczęśliwi. Amen. Wiem, Matka czy odpowiedziałam Teresa. W ogóle na twoje pytanie. Znaczy w całym tym potoku słów na pewno tę odpowiedź da się wyłuskać. Powiedziałaś coś takiego, że chciałabyś, żeby kanałów edukacyjnych na YouTubie było więcej, żeby ludzie chętniej dzielili się wartościową wiedzą, wartościowymi treściami. Podejrzewam, że byłoby ich więcej, gdyby łatwiej było jakoś nie tylko wykorzystać taki kanał do dzielenia się wiedzą z pobudek szlachetnych, ale też, jak to się mówi, zmonetyzować taką treść. Tak, i zgadzam się. O to cię chciałem zapytać, no bo rozmawiamy o rzeczach biznesowych. Jak się zarabia, prowadząc kanał na YouTubie? Ty niedawno wydałaś książkę, książka jest bestsellerem, więc to się oczywiście przekłada na pieniądze, ale cofając się do etapu sprzed książki, jak się zarabia pieniądze, dzieląc się wartościową treścią na YouTubie? No, nie liczyłabym na przychody z wyświetlania reklam na kanale, czyli tak zwany AdSense, ponieważ kanały edukacyjne dla reklamodawców są znacznie mniej sexy niż kanały takie jak na przykład rozrywka czy moda i uroda. Zresztą znacznie więcej też jest reklamodawców, którzy działają w branży na przykład modowej czy urodowej, więc mając dokładnie takie same zasięgi i dokładnie tyle samo wyświetleń i dokładnie takie same filmy, dwa kanały, jeden w kategorii edukacyjnej, a drugi w kategorii właśnie na przykład moda i uroda czy rozrywka, będą miały zupełnie inne przychody z wyświetlania reklam. Także tego niestety nie da się przeliczyć, że tyle wyświetleń to jest tyle pieniędzy. To tak nie działa. Dlatego raczej kanały edukacyjne, i to też pokazuje, że kanałom edukacyjnym rzeczywiście jest po prostu trudniej. Więc czasami, żeby zarobić, to łatwiej jest założyć kanał śmieszkowy, albo z prankami, albo, no nie wiem, z jakimiś różnymi tam przeróbkami wideo, no bo wtedy jest więcej pieniędzy. Tylko, że ja uważam, że w życiu nie są najważniejsze pieniądze, tylko najważniejsze jest robić to, co się chce i być szczęśliwym. I to się da połączyć, dlatego że mimo, że te pieniądze może przyjdą troszeczkę później albo będą spływać w trochę mniejszych ratach na samym początku, to można ten kanał potraktować jako po pierwsze sposób na zwiększenie jakichś swoich umiejętności albo zdobycie nowych umiejętności, bo ja tworząc filmy nauczyłam się bardzo dużo i o samym tworzeniu filmów i też o sobie. Od tamtej pory jest mi na przykład łatwiej występować również na scenie albo wypowiadać się do kamery ogólnie, kiedy jestem poproszona
jakąś wypowiedź, albo kiedy, nie wiem, odwiedzam jakiś program w telewizji, albo przeprowadzany jest ze mną wywiad, to nie mam takiej obawy, którą miałam kiedyś i którą zauważam, że ma bardzo wiele osób, czyli o nie, nie, ja przed kamerą to nie, to ja nie, bo ja dzisiaj jestem taki nieuczesany, to ja może nie. Oczywiście nieuczesanie nie jest wcale powodem, dlaczego ludzie nie chcą występować przed kamerą, tylko to, że po prostu tego nie robią na co dzień i się tego boją i nie za bardzo też to umieją. Więc po pierwsze, ja prowadziłam kanał i to nie była moja jedyna działalność w tym czasie, tylko ja cały czas równolegle prowadziłam też firmę, więc ja cały czas miałam zlecenia albo prowadziłam lekcje, dlatego ja z kanału się nie utrzymuję i nie utrzymywałam na samym początku również. Natomiast kiedy tworzymy taki kanał, to troszeczkę budujemy sobie taki wizerunek właśnie specjalisty w jakiejś dziedzinie, czy eksperta nawet, jak niektórzy chcą to nazywać, więc znajdują się osoby, które natrafiają na nasz kanał, bo pracują na przykład w tej branży, albo po prostu ich to interesuje, którzy sami będą chcieli właśnie z nami pracować. I to, że tworzymy kanał edukacyjny na YouTubie, a nie kanał rozrywkowy, który ogląda na przykład 6 milionów osób, to nie znaczy, że mamy mniej pracy związanej z tym kanałem, w znaczeniu, że mniej zleceń do nas trafia dzięki temu kanałowi. Nie, być może nawet więcej, tylko po prostu z węższej branży. No i to nie szkodzi, bo nikt nie musi robić i umieć wszystkiego i współpracować ze wszystkimi. Ja na przykład bardzo często dostaję propozycje współpracy ze szkół językowych, z wydawnictw, od organizatorów najróżniejszych konferencji i edukacyjnych, i nie. I tak naprawdę ta moja działalność na YouTubie raczej mi służy jako taka bardziej wizytówka tego, kim ja jestem, jaką jestem osobą, co ja potrafię, jak się też zachowuję, no bo to na filmie można bardzo łatwo zaobserwować. Więc ktoś, kto już zgłasza do mnie z propozycją współpracy, bardzo dużo o mnie wie. I nie muszę na przykład chodzić na rozmowy kwalifikacyjne, albo nie muszę się spotykać z tą osobą tylko po to, żeby ona sprawdziła, czy ja na pewno nie jestem psychopatą. Bo to po prostu widać. To widać po tym, jak ja się zachowuję na filmach, ale to też widać po tym, jak ja się wypowiadam na przykład w mediach społecznościowych albo w komentarzach w internecie i tak dalej. Gdyby ktoś, kto mnie kompletnie nie zna, zaczął mnie tak jakby studiować przez internet, to bardzo dużo dowiedziałby się o mnie, jaką jestem osobą, jakie mam poglądy, na przykład czy jestem kulturalna, czy nie, czy jestem agresywna, czy nie. I to wszystko składa się na taki obraz mnie, który jest bardzo spójny z tym, jaka jestem na co dzień, dlatego ważna jest w internecie autentyczność, bo często się zdarza, że spotykamy kogoś na żywo, kogo znamy w internecie i ta osoba okazuje się zupełnie inna, niż nam się wydawało. A u mnie akurat to działa tak, że ja staram się być taka sama, staram się nie grać nikogo. Czy ja odpowiedziałam na twoje pytanie, bo znowu zapomniałam, jakie tak, ono było. Tak. Nie, no, pytanie było o monetyzowanie YouTube'a i fajnie powiedziałaś, że tak naprawdę reklamy to nie, natomiast jako taka wizytówka czy platforma, na której można pokazać siebie i tym samym przyciągnąć ludzi do siebie, to jak najbardziej. Tak. I właśnie dlatego jak ja na przykład jestem zapraszana do różnych programów telewizyjnych, czasem jako gość, no to ci wydawcy nie muszą się zastanawiać, jak ja się będę zachowywać, albo czy będę swobodna przed kamerą, albo na przykład czy mam poczucie humoru. Oni już to wiedzą o mnie. Więc to im tak naprawdę ułatwia takie pierwsze etapy poznania się, które byłyby konieczne na przykład gdyby nie było internetu. Albo gdyby po prostu nie mieli styczności z moją jakąś tam działalnością internetową wcześniej. Czyli z tego rozumiem, w przypadku takich treści edukacyjnych nie tyle należy nastawiać się na zarabianie na samej tej treści, tylko mieć coś poza tym, co możesz zaoferować, czy to są szkolenia, czy to są konsultacje, czy to są, nie wiem, wystąpienia publiczne, czy jeszcze coś innego. Tak. Coś takiego, co ludzie będą w stanie od ciebie kupić dzięki temu, że poznają cię w sieci. Tak. I jest bardzo dużo takich kanałów również obcojęzycznych, które oferują na przykład kursy online. Czasami tworzą jakieś własne produkty
typu właśnie szkolenia, warsztaty, webinary, zakładają szkoły. Na przykład ja w tej chwili nie mam takich planów, ale gdybym na przykład założyła szkołę językową, to obojętnie czy w wersji online, czy w wersji stacjonarnej, to ta szkoła by już teraz pękała w szwach, bo jest bardzo dużo osób, które się do mnie zgłasza właśnie z prośbą o to, żebym ich uczyła angielskiego, a ja niestety się nie rozdwoję i nie jestem w stanie już przyjmować kolejnych uczniów, ale mogłabym ich na przykład do tej szkoły odsyłać, że to jest szkoła, którą ja założyłam, albo prowadzę, albo wszyscy lektorzy, którzy tam pracują, są przeze mnie bardzo starannie wyselekcjonowani, wyszkoleni i tak dalej, i możecie się tam spodziewać jakby podobnych metod nauczania, które stosuję ja na co dzień. No i takim też sposobem właśnie, takim zainteresowaniem cieszy się moja książka, bo potencjalni czytelnicy wiedzą, czego się w tej książce spodziewać, ponieważ ja ją napisałam w taki sam sposób, w jaki występuję i wypowiadam się na YouTubie. Więc oni wiedzą, że to będzie materiał podany na przykład lekko, z humorem, używając prostego języka, używając właśnie cytatów z filmów, seriali, piosenek. Czyli jest to taka sama forma, jaką oni już znają, do jakiej przywykli i jaką lubią, no bo wracają do tego, tylko w formie pisanej, którą mogą sobie wziąć do ręki i do której mogą wracać ile razy się chce i która jest taką, powiedzmy, bardziej sformalizowaną wersją tego, co ja im mogę zaprezentować. A jeżeli chodzi o samą treść, to tak naprawdę książka jest uzupełnieniem kanału, ponieważ ja na kanale o gramatyce nie mówię. Ja mówię o tym, jak lepiej mówić po angielsku, czyli jak mówić poprawnie, jak się tego nie bać, jak ćwiczyć mówienie, jak się uczyć języka. Podaję różne takie inne sztuczki na to, jak sobie poradzić z różnymi trudnościami związanymi z nauką języka, a sama książka jest o gramatyce, czyli o takim innym aspekcie, więc to one jakby w połączeniu kanał i książka tworzą taką jedną całość. To zamykając jeszcze taki wątek stricte biznesowy, kto jest twoją grupą docelową? Czy masz jakiegoś takiego awatara, którego sobie wyobrażasz, kiedy mówisz do kamery? Bo nie. Wiadomo, ludzie, którzy chcą lepiej mówić po angielsku, ale czy jakoś to zawężasz? Nie zawężam tego, ponieważ język akurat to jest taka umiejętność, której uczą się wszyscy, której uczą się i dzieci, i młodzież, i dorośli, i osoby bardzo dojrzałe, więc ja nie mogę sobie tego zawężać, bo wtedy część z tych osób bym odcinała tak naprawdę. I ja nic nie robię na siłę. Ja jestem sobą, więc żarty, które na przykład tam serwuję czasami, to są po prostu takie żarty w moim stylu i ja wiem, że nie każdy żart trafi do wszystkich. Czasami coś zrozumie młodzież, czasami coś zrozumie dorosły, a czasami coś rozśmieszy dziecko, ale to jest na podobnej zasadzie, jak oglądamy filmy ze Shrekiem na przykład. Są takie fragmenty. Tak, są takie warstwy właśnie. Są takie fragmenty, w których śmieją się dzieci, bo na przykład jest jakiś fizyczny humor albo bardzo jakiś taki prosty żart, bo ktoś na przykład puścił bąka. A są takie żarty bardziej, powiedzmy, inteligentne albo ukryte, z których zaśmieje się mama czy tato, a dziecko nie wie, dlaczego mama się w tym momencie śmieje. Więc z językiem jest podobnie. To jest akurat taka umiejętność, której uczymy się wszyscy. Więc staram się tworzyć takie filmy i książkę też napisałam w taki sposób, żeby to było dla wszystkich zrozumiałe, albo przynajmniej, żeby każdy znalazł coś dla siebie. I wiem z komentarzy i z różnych wiadomości, które do mnie piszą moi widzowie, że moje filmy oglądają ludzie naprawdę w każdym wieku, bo oglądają mnie nawet 8-letnie dzieci. Chyba ostatnio czytałam taki komentarz od 8-letniego chłopca, który napisał go z konta swojego taty. Więc ja nie wiedziałam, że to ten chłopiec napisał ten komentarz, tylko myślałam, że ten mężczyzna. I potem ktoś w odpowiedzi do niego zadał mu jakieś pytanie, bo on chyba w tym komentarzu coś napisał, że a to słowo to chyba to nie znaczy, albo jak znaczy, co znaczy coś innego. I ktoś mu odpisał, no ale jak mówisz, że to nie znaczy, to podaj chociaż co, jakie to słowo powinno być. I potem z tego samego konta padła odpowiedź, że no na pewno by tutaj podał mój syn, bo to mój 8-letni syn pisał z mojego konta, ale no sam nie wie, więc tylko podejrzewa, że to nie jest to słowo, o które chodziło. I piszą mi też widzowie, że na przykład siadają razem do obiadu po południu w środę, bo ja zazwyczaj w środę publikuję film, i oglądają moje odcinki razem. Czyli to trafia i do dzieci, i do młodzieży, i do dorosłych. Dostaję dużo komentarzy od osób bardzo dojrzałych, na przykład od pań czy panów w wieku 70+, bo sami się tym dzielą, że mają właśnie tyle lat. I piszą mi, że
kiedyś się bardzo dawno uczyli angielskiego, ale ich to męczyło albo nie znajdowali w tym żadnej przyjemności, a teraz wreszcie mają znowu taką motywację, żeby do tego wrócić i sprawia im to frajdę. Czasem są to osoby, które mieszkają za granicą i mój kanał im pomaga w tym, żeby się lepiej porozumiewać z otoczeniem. Są też tacy, którzy mieszkają w Polsce i uczyli się angielskiego w szkole przez wiele lat, ale z jakiegoś powodu no, nie nauczyli się tak, jak chcieli i też często czytam komentarze, że z tego 5-minutowego odcinka nauczyłem się więcej niż przez 10 lat nauki w szkole. Co nie... A to mnie wcale nie dziwi, bo powiem ci, że moja córka, która uczyła... Ale wiesz co, ale... Kurczę, no ty też na pewno miałaś w rękach niejedną książkę na przykład do nauki angielskiego i niejeden materiał widziałaś. Moja córka, która uczyła się, no bo mieszkamy w Anglii, zanim się przenieśliśmy, ona się uczyła dość intensywnie angielskiego w Polsce, przyjechała i na początku nie rozumiała właściwie nic. Inna sprawa, że to jest w ogóle Yorkshire, to jest jakby bardziej północna Anglia i tutaj akcent jest też bardziej kosmiczny. Natomiast ona jak rozmawia teraz ze swoją kuzynką z Polski, to jej mówi, nie wierz w to, co piszą w książkach do nauki angielskiego w Polsce, to są bzdury. Mhm. Więc nie dziwię się, że ludzie, którzy nawet od lat się uczą języka, kiedy słuchają ciebie, to tak reagują, bo rzeczywiście tak jest, że kiedy tego języka nauczonego w szkole próbujemy użyć w kontaktach z ludźmi z zagranicy, to okazuje się, że nie za bardzo. No tak, z tym bywa różnie. Często właśnie w szkołach ten język jest uczony w takiej wersji, ja wiem, wzorcowej. Ja też staram się to zawsze zaznaczać, że to jest taka wersja oficjalna, która będzie zrozumiała przez wszystkich, a to jest sposób, w jaki tak naprawdę mówią Brytyjczycy czy Amerykanie. Nie zawsze jest to takie książkowe, nie zawsze jest to słownikowe, no ale też musimy się uczyć jakiegoś standardu, bo nie jesteśmy w stanie się uczyć 14 akcentów naraz. Bo niektórzy właśnie zarzucają mi, że no ale jak to ty uczysz takiej brytyjskiej wzorcowej wymowy, a ja tutaj mieszkam właśnie w Anglii, gdzieś tam w Manchesterze i prawie nikt tak nie mówi. No ale to tak samo jak w Polsce zamieszkasz na przykład na Kaszubach i też mało kto będzie mówił wzorcową polszczyzną, albo tak. Wprowadzisz się do familoku na Śląsku i też będziesz zdziwiony, że ludzie używają słów, których nie ma w słowniku. No to jest naturalne. Każdy język ma ileś tam swoich wariantów. Ale na pewno, jeżeli nauczysz się tego, tej wersji takiej wzorcowej, to masz gwarancję, że wszyscy cię zrozumieją. I to tak. O to w języku chodzi, żeby używać go tak, żeby cię zrozumiano. A to, że wchodzisz w bardzo specyficzne albo wąskie środowisko, no to już jest teraz jakby kolejny etap i musisz się do tego środowiska troszeczkę dostosować. Więc ja zawsze staram się zwracać uwagę na to, że jeżeli chodzi o język, który jest takim bardzo żywym organizmem, to trzeba mieć po prostu otwarty umysł i być gotowym na to, że owszem, są jakieś tam standardy, są jakieś wzorce, są jakieś zasady, ale zdarza się też, że te zasady łamiemy albo ktoś je łamie i teraz trzeba zrozumieć dlaczego, albo w jakiej sytuacji można te zasady złamać. Trzeba rozróżnić właśnie sytuację na przykład egzaminacyjną albo jakąś bardzo oficjalną. Na przykład inaczej z królową będziemy rozmawiać po angielsku, a inaczej będziemy rozmawiać z kumplem w pubie. I to jest zupełnie normalne, prawda? No tak, znaczy nie miałem okazji jeszcze rozmawiać z królową, ale myślę, że rozmawiałbym z nią rzeczywiście trochę inaczej niż z kumplem w pubie. No właśnie. Zresztą to samo dotyczy porozumiewania się w ojczystym języku. Ja też w inny sposób będę się wypowiadać w rozmowie na przykład z panem prezydentem, a inaczej w rozmowie ze swoim dzieckiem, a inaczej w rozmowie ze swoim najlepszym kolegą. Prawda? Dostosujemy się, musimy się dostosować troszeczkę do każdej sytuacji. I to jest też sytuacja tak zwana językowa. Więc tak samo się to przekłada na język obcy. Zamknijmy ten wątek biznesowy. Chciałem pomówić krótko o tobie jako o twórcy internetowym, dlatego że pewnie jesteś najbardziej znana z YouTube'a, no bo tam masz te ponad 280 tysięcy subskrybentów, więc jakby statystycznie najwięcej osób tam miało okazję na ciebie trafić, ale jesteś też na innych różnych platformach i tutaj zebrałem sobie parę liczb, które być może ciebie nie obchodzą, ale myślę, że na paru osobach zrobią wrażenie. Znaczy, może nie mówmy, że mnie nie obchodzą, bo to nie jest tak, że mam to w nosie, tylko po prostu uważam, że nie jest to najważniejsze, jakby najważniejsze kryterium, którym należy się kierować, kiedy się coś tworzy w internecie. O. No dobra, to małe kryterium, mało ważne, mówi tak, że na fanpage'u na Facebooku masz mniej więcej 50 tysięcy fanów, profil twój na Facebooku obserwuje 15 tysięcy osób, na Instagramie 30 tysięcy, na Twitterze 45 tysięcy.
Ostatnio na konferencji I Love Marketing and Social Media Jacek Kotarbiński podawał Cię jako jeden z przykładów ludzi, którzy są w mediach społecznościowych bardzo aktywni i zestawił Twoje wyniki, Twoje zasięgi i Twoje zaangażowanie z Michałem Sadowskim i Michałem Szafrańskim. No i oczywiście każdy z Was działa w trochę innej niszy, można powiedzieć, rynkowej, więc tutaj trudno to porównywać jeden do jeden, bo to są inne grupy odbiorców, ale Twoje wyniki były tam takim wielgachnym słupkiem, a i to były takie małe, mimo że oni też mają bardzo duże, jak to się mówi, zasięgi. Naprawdę? Ja nie widziałam jeszcze tej prezentacji, więc ja nie znam tych szczegółów. Naprawdę, tam zaangażowanie u Ciebie biło na głowę obydwu Michałów razem wziętych i to kilka razy. O. I pierwsza rzecz, o którą chciałem zapytać, to po co Ci aż tyle miejsc do publikowania? A po co Ci tyle ubrań? Ja nie mam tak dużo. No ile masz spodni na przykład? Wiesz co, no akurat spodni mam nie wiem, z 6 par. Okej, okay, a jakie to nie są wiem spodnie, powiedz? Masz na pewno dżinsy. Niebieskie dżinsy, czarne dżinsy. Tak. No potrzebuję czasem do marynarki, jak jadę na targi, więc tak, mam ze 3 czy 4 pary takie tego typu. Tak. No, gdyby jeszcze policzyć jakieś spodnie. Masz na pewno jakieś na lato. A no tak, no, krótkie spodenki, spodnie od dresu, tak, tak. Tak. No i widzisz, i każde z tych spodni służy do czegoś innego, nie? No tak, tak. No przynajmniej tak, kilka takich rodzajów, tak, podstawowych. I tak samo jest tak w mediach społecznościowych. Każdy serwis jest trochę inny od pozostałych i każdy serwis służy do czegoś innego. Więc ja na przykład uważam, że nie należy treści dublować i wrzucać dokładnie tego samego w inne, różne serwisy. No bo najczęściej jest tak, że jeżeli ktoś jest naszym fanem, to często nas obserwuje w wielu tych miejscach. No bo ja, jak kogoś bardzo lubię, no to chcę wiedzieć, co się u niego dzieje i jakie wrzuci zdjęcie na Instagram, albo co napisze na Twitterze, albo jakie wrzuci film na YouTube, albo co napisze na fanpage'u. I to, że te treści są różne, świadczy o tym, że ta osoba rozumie to, że te serwisy są różne i służą do innych celów. Więc ja z każdego z tych serwisów czegoś innego się uczę albo nauczyłam i każdy z tych serwisów wprowadza jakieś swoje też ograniczenia albo ramy, albo ma jakieś tam dobre praktyki. W inny sposób prowadzimy fanpage, w inny sposób piszemy na Twitterze, a jeszcze w inny sposób mówimy na Snapchacie na przykład. Więc każda obecność w każdym z tych serwisów coś mi daje. I ja nie jestem tam dla odbiorców, tylko ja tam jestem bardziej dla siebie, ponieważ no, ja jakieś tam korzyści z tych serwisów wyciągam. Najczęściej są to kwestie właśnie umiejętności. Na przykład na Twitterze można się bardzo fajnie nauczyć zwięzłości. Teraz już został zniesiony ten limit mniej, 140 znaków, już można ich użyć aż 280. No ale wcześniej przez wiele, wiele lat, przez większość tak naprawdę czasu, kiedy Twitter istnieje, można było się porozumiewać tylko w ramach 140 znaków i w języku polskim jest to spore wyzwanie, żeby zmieścić swoją myśl jakąś w pełni w takim SMS-ie, powiedzmy. Na Instagramie założyłam konto dlatego, że chciałam sprawdzić, czy telefonem komórkowym da się robić ciekawe zdjęcia, ponieważ ja to, jako fotograf używam sprzętu profesjonalnego i kiedy się już go umie obsługiwać, to zrobienie dobrego zdjęcia nie jest trudne, ale zrobienie dobrego zdjęcia telefonem, może już nie dziś, bo teraz mamy naprawdę świetne aparaty w telefonach, ale powiedzmy 5 lat temu to było wyzwanie. Więc stawiasz sobie jakieś tam ramy i teraz musisz się w tych ramach zmieścić. Trochę jak granie w grę planszową. Są jakieś reguły, no i nie możesz poza te reguły wyjść, nie? Bo inaczej nikt nie będzie się chciał z tobą bawić. I ja tak samo traktuję właśnie media społecznościowe. Każdy z nich sprawia mi frajdę w inny sposób i w każdym z nich czegoś innego się uczę. I wiem też, że ponieważ ludzie są różni i każdy lubi coś innego i jest to zupełnie normalne, no to są owszem tacy, którzy mnie będą obserwować wszędzie albo prawie wszędzie, ale są też tacy, którzy na przykład nie lubią Twittera. No i nie zmusisz ich i nie przekonasz, że Twitter jest fajny. Po prostu coś tam im nie pasuje i okej, i może im nie pasować. I wtedy oni będą mnie obserwować na przykład na Instagramie albo na Snapchacie. Więc żeby dotrzeć do każdej z tych osób, no to ja też trochę muszę wejść w ich środowisko. I to jest taka transakcja wiązana, bo to i dla siebie jestem tam, dlatego że to jest dla mnie ciekawe albo fajne, ale jestem tam też dla nich w takim sensie, że jakby odpowiada ta moja działalność ich preferencjom.
Zaskoczyłaś mnie totalnie, dlatego że nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. To znaczy zawsze kolejne medium społecznościowe raczej kojarzy mi się z takim miejscem, które próbuje przyciągnąć do siebie ludzi i wysysa ich czas. I teraz podejście do tego w ten sposób, że to są, tak jak powiedziałaś, gry planszowe, gdzie mamy trochę inne reguły i fajną zabawą może być nauczenie się tych reguł i granie według tych reguł w poszczególnych mediach, to mi się podoba, to jest fajne. To cieszę się, że ci się podoba. Znaczy, ja też na to patrzę nie tylko w taki sposób właśnie czysto rozrywkowy, ale też uważam, że to, że powstają serwisy społecznościowe i zyskują na takiej ogromnej popularności, to świadczy o tym, że po pierwsze są potrzebne, czyli ludzie mają taką potrzebę, żeby w nich być, żeby tworzyć jakąś społeczność, a po drugie to jest element naszego współczesnego świata. Więc jeżeli chcemy być na bieżąco i chcemy wiedzieć, o czym się w świecie mówi, albo jak się w tym świecie komunikować, a ja jako miłośnik języka jestem również miłośnikiem komunikacji, a te serwisy właśnie do komunikacji służą. Więc jest to dla mnie na bardzo naturalny sposób na to, żeby właśnie być na bieżąco i obserwować, co się dzieje. Ja czasami jestem w tych serwisach również po to, żeby mieć taką świadomość zjawisk różnych społecznych, które się dzieją. Mnie na przykład zafascynowało to, że ludzie tak tłumnie przybyli na Twittera. I nie mówię teraz o Polsce, bo akurat w Polsce nadal jest to serwis mniej znacznie popularny niż na przykład Instagram, ale mówię raczej o takich trendach światowych. To, że każdy w Stanach na przykład ma konto na Twitterze i jest to zupełnie normalne. I celebryci, i zwykli szarzy ludzie. I tak naprawdę, kiedy dzieje się na świecie coś, o czym wszyscy mówią, na przykład kiedy ten samolot w Nowym Jorku wylądował na rzece Hudson, to właśnie ludzie się o tym dowiedzieli z Twittera. Dlatego, że każdy ma narzędzie, taki megafon w swojej kieszeni i osoby, które były na miejscu, od razu robiły zdjęcia, pisały, co się dzieje. Poza tym każdy podaje też swój punkt widzenia, więc to nie jest tak jak kiedyś, kiedy mieliśmy dostęp tylko do takich mainstreamowych mediów, no i musieliśmy jakby przyjąć narrację, która do nas jest przekazywana przez dziennikarza czy przez reportera, który jest na miejscu, który być może nie wie wszystkiego, no i ma też na pewno jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o treść, którą może nam przekazać. A tutaj my wiemy z każdej strony, co się dzieje i mamy tak naprawdę pełniejszy obraz. Oczywiście to też trzeba przepuścić przez jakiś swój filtr i zdać sobie sprawę z tego, że no wiadomo, ludzie mogą na ten sam przedmiot patrzeć z dwóch stron i każdemu się wydaje, że widzi inny przedmiot. Ale tak działa świat. Mamy tyle perspektyw, ile jest ludzi. Więc dopiero analizując to wszystko, co do nas dociera, możemy jakiś sobie taki iloraz albo... chyba to będzie iloraz, tak w matematycznych pojęciach, obliczyć i wysnuć jakiś swój własny wniosek. Więc to powoduje, że my troszeczkę lepiej rozumiemy świat. A ja lubię rozumieć świat. A czy to jest tak, że kiedy powstaje jakieś nowe medium społecznościowe, to ty je idziesz wypróbować, żeby zobaczyć, czy tam jest coś dla ciebie atrakcyjnego, czy masz tę listę już na tyle ogarniętą i zamkniętą, że naprawdę trudno by było nowemu narzędziu cię pozyskać? Nie, nie trudno. To znaczy coś, żebym ja tam weszła, to coś musi mieć w jakiś sposób, musi mnie zainteresować, więc to też nie jest tak, że ja poluję na każdą nowość. Tak samo jak, nie wiem, nie kupuję każdego nowego gadżetu, który pojawi się na rynku, bo to, że coś jest nowe, to nie znaczy, że ja to muszę mieć. Po prostu jeżeli uznam, poobserwuję to trochę i zobaczę, co tam się dzieje, czy to daje faktycznie jakieś nowe możliwości, albo czy to wygląda jak coś, co sprawi, że właśnie zacznę myśleć w inny sposób, albo czegoś się nauczę, to ja bardzo chętnie to wypróbuję. Tak właśnie było u mnie w przypadku Vine'a. To była taka platforma, o której w Polsce bardzo mało ludzi wiedziało i do dzisiaj mało ludzi o tym wie. Zazwyczaj, kiedy wypowiadam się o Vine'ie, to zawsze muszę tłumaczyć, co to w ogóle było, bo w tej chwili już ten serwis formalnie nie istnieje. Istnieje tylko archiwum wszystkich Vine'ów, czyli wszystkich tych filmów 6-sekundowych. Ale mnie to po prostu zainteresowało i spodobała mi się forma, jakiej tam należy używać, spodobała mi się konwencja i wyzwoliło to we mnie ogromne pokłady kreatywności i ja wręcz chodziłam codziennie czy po domu, czy po mieście i ja myślałam Vine'em.
Czyli ja w każdej sytuacji próbowałam znaleźć sobie, o, to będzie fajny scenariusz na przykład na filmik na Vine. Albo, o, ten żart można użyć i teraz jak to sfilmować, jak to pokazać, jakie ujęcia zbudować, jak to zmontować i tak dalej. Więc i mi to nie przeszkadzało, że to w Polsce nie jest popularne. W ogóle. Bo ja tam byłam w innym celu. Ja tam byłam właśnie po to, żeby czegoś się nauczyć i żeby mi to sprawiało frajdę. Więc ja nigdy nie mówię nigdy, jak śpiewa klasyk Justin Bieber. Jak kiedyś powstanie coś takiego, co mi się spodoba albo co mnie zafascynuje, to ja tam wejdę. A z drugiej strony, jeżeli przestanie mnie też coś interesować albo przestanie mi coś sprawiać frajdę, to też przestanę to robić, nic na siłę. A jeżeli chodzi o korzystanie z tych różnych platform, to jesteś w stanie, nie wiem, procentowo tak mniej więcej określić, ile czasu zajmuje ci tworzenie treści na te platformy, a ile konsumowanie tego, co tam wytworzyli inni? Nie, nie zastanawiam się nad tym. Aha, okej, okay. Ale robisz jedno i drugie, tak. Jak rozumiem. Tak, dobra. Tak, znacznie mniej konsumuję na Facebooku na przykład niż... Aha. Może nie mniej niż tworzę, ale znacznie mniej niż kiedyś, bo Facebook akurat to jest takie miejsce, gdzie pojawia się bardzo dużo treści niepożądanych. Między innymi to jest wina jego algorytmu, który pokazuje właśnie, że ktoś coś polubił, albo że znajomy znajomego coś polubił, albo że kogoś tam oznaczył. Więc na Facebooku ja mam wrażenie, że panuje bardzo duży bałagan i za mnie próbuje decydować ktoś albo coś, co mnie interesuje. Rzadko to się sprawdza. Ale na tych innych wszystkich serwisach, gdzie ja sama decyduję, kogo chcę obserwować, to mam jakby takie treści, które mi najbardziej odpowiadają. I to jest też w nich fajne, że można sobie samemu ułożyć tak naprawdę ten timeline, czyli tę oś czasu, na której oglądamy to, co chcemy. Więc każdego Twitter, każdego Instagram, każdego Snapchat wygląda inaczej. Bo wygląda tak, jak sobie to ułożysz, w zależności od tego, jakie osoby zaczniesz obserwować. To jest świetne. Wspomniałaś o tym, że warto być w tej komunikacji w mediach społecznościowych i nie tylko zresztą pewnie autentycznym, o tym, że nie grasz przed kamerą, tylko jesteś sobą, to jest twoje poczucie humoru, twoje przemyślenia i tak dalej. I kiedy się obserwuje twoje filmy na YouTubie, to one są... z jednej strony nacechowane taką, mam wrażenie, właśnie twoją osobowością, z drugiej strony one są świetnie przygotowane, no bo tam są wszystkie te materiały, fragmenty właśnie piosenek, filmów i tak dalej. Na ile te treści, które ty publikujesz i na YouTubie, i gdzie indziej, to są treści takie bardzo mocno przemyślane, a na ile to jest spontan, idziesz, włączasz kamerę, bach. Ja nie robię takich spontanów, wszystko jest przemyślane, co ja robię. Ja sobie po prostu zdaję sprawę z odpowiedzialności, która na mnie ciąży, kiedy cokolwiek umieszczam w internecie i staram się tam nie wrzucać rzeczy pod wpływem emocji. Filmu na YouTube nie jestem w stanie nagrać w takim formacie, jaki sobie stworzyłam, czyli w ramach cyklu Po cudzemu, spontanicznie. To zawsze musi być przygotowane, no bo to ma zawierać się w jakiejś całości, to ma tworzyć coś spójnego, jakiś temat omawiać, tak to sobie wymyśliłam. Więc jakby pierwsza rzecz, którą robię, to jest właśnie opracowanie jakiegoś tematu, a dopiero kiedy już wiem, jakich wstawek użyję i co mniej więcej powiem przed albo po każdej z nich, to ja dopiero wtedy włączam kamerę. No nie wiem, do czego to mogłabym porównać. Trochę jak z pisaniem książki. To nie jest tak, że siadasz przed komputerem i zaczynasz klepać w klawiaturę i zobaczysz, co ci wyjdzie. Nie? Tylko no, musisz najpierw wiedzieć, co chcesz powiedzieć. Musisz się zastanowić nad tym, musisz to jakoś przygotować. Czasami spisujesz rzeczy, które już masz w głowie i wiedzę, którą posiadasz. I w moim przypadku, w przypadku mojej książki tak właśnie było, że nie musiałam robić jakiegoś specjalnego researchu. Ale czasami no właśnie musisz poszukać, musisz najpierw samemu się nauczyć, żeby potem to przekazać. Żeby się najpierw dowiedzieć, a potem mówić dalej. Więc nie wyobrażam sobie, żeby tworzyć takie rzeczy spontaniczne. No najbardziej spontaniczne rzeczy, które tworzę, to są takie, które nie zajmują dużo czasu do właśnie wykreowania. Na przykład zrobienie zdjęcia to najczęściej jest jakaś tam decyzja chwili, no bo fotografia to jest takie uchwycenie chwili. Więc idę ulicą i zobaczę, że pięknie światło na przykład się układa, akurat słońce wyszło i drzewo rzuca ładny cień. Więc zrobię to zdjęcie i jestem w stanie je wrzucić na Instagram w ciągu minuty. No ale to nie jest treść, która wymaga jakiegoś przygotowania specjalnego. Zależy, jaką fotografię się oczywiście uprawia, bo jeżeli się robi zdjęcia studyjne albo, nie wiem, jakieś inne takie wyszukane scenografie, no to też wymaga przygotowań.
Ale taka fotografia, którą ja uprawiam na co dzień, czyli raczej polega ona na obserwowaniu świata i właśnie wychwyceniu czegoś, co bez fotografii nie dałoby się zatrzymać, no to to jest właśnie takie najbardziej spontaniczne, co robię. Kiedy publikuję coś na Twitterze, to też jest to po prostu jakaś myśl, która mi przed chwilą przyszła do głowy, a nie zaplanowany post sprzed tygodnia. Ale też zanim to opublikuję, to zawsze się zastanawiam, czy to jest coś, czego nie będę żałować za chwilę, że to napisałam, albo czy to nie jest coś, co kogoś obrazi, albo czy to jest coś, czego nie będę się wstydzić, na przykład jutro, pojutrze, albo za tydzień, albo za dwa, albo czy to nie jest czasem coś, w czym jest za dużo emocji i może lepiej najpierw się uspokoić, napić się herbaty albo pójść na spacer, a dopiero potem tak na spokojnie wrócić do tego. Więc no, to wymaga jakiegoś tam przemyślenia i w zależności od tego, jaką treść się tworzy, to ona jest bardziej albo mniej pracochłonna. Ale na pewno nie ma jakiegoś tam szaleństwa w tym. Największe szaleństwo jest chyba u mnie na Snapchacie, ale też kiedy nagram jakąś krótką 10-sekundową wypowiedź, no to to nie jest tak, że ona sama się publikuje, tylko ja tam wciskam ten przycisk dodaj, nie? Więc jeżeli nie jestem zadowolona z czegoś, co nagrałam, albo mam jakąś wątpliwość, to po prostu tego nie wciskam. Więc nad tym się ma kontrolę. To nie jest tak, że to z nas po prostu wypływa, tylko nad wszystkim można się zastanowić i ja bardzo do tego zachęcam, żeby najpierw myśleć, a dopiero potem mówić. A dlaczego, jeżeli jakaś treść jest za bardzo emocjonalna, to jej nie publikujesz? A po co? Nie mam pojęcia. No właśnie. Znaczy, wiesz, bo może być tak, że jest emocjonalna, ale też jest ważna. Może z tak jakiegoś być. Powodu. Tak. Tylko, że o każdej sprawie, nawet bardzo trudnej, można rozmawiać bez emocji. To znaczy, kiedy mówimy o emocjach, to ja nie mam na myśli żadnych emocji i bycie jakimś zimnym człowiekiem, nieczułym, tylko mam na myśli emocje negatywne. Uważam, że nie należy wprowadzać do internetu emocji negatywnych, bo to nikomu nie służy. To znaczy, to służy tylko osobie, która z siebie je wyrzuca, ale niestety to działa bardzo destruktywnie na innych, więc to oznacza, że mamy w nosie to, jak ktoś się z tym poczuje, czyli jesteśmy strasznymi egoistami. Jeżeli sam sobie nie umiesz poradzić z emocjami negatywnymi, no to to jest twój problem, a to nie powinien być czyjś problem. Więc na radzenie sobie z emocjami negatywnymi są sposoby, na szczęście. Trzeba tylko je rozpoznać, te emocje, i przyznać, że aha, okej, tu ja mam jakiś problem i muszę go teraz jakoś rozwiązać. I można to robić na wiele sposobów, bo można pójść na spacer, można wypić herbatę, można, w zależności oczywiście od skali tego problemu, można porozmawiać z przyjacielem, można porozmawiać z terapeutą, można uprawiać sport, można zapisać się na terapię grupową, można się zwierzyć bliskiej osobie. Naprawdę, jest na to sposobów bardzo, bardzo dużo, tylko to wymaga pewnej świadomości siebie i pewnej pokory, która nam pozwoli właśnie na przyznanie tego, że okej, widzę, że moje emocje troszeczkę mnie ponoszą i robię rzeczy, których nie powinienem robić, bo to rani innych, więc ja sobie chcę z tym poradzić, bo widzę, że potrzebuję pomocy. A nie każdy jest w stanie przyznać, że potrzebuje pomocy. My jesteśmy tacy bardzo samowystarczalni i w ogóle nikt nam nie jest potrzebny do niczego. Więc to, że ja to wrzucę do internetu, to nikomu nie pomoże, a nawet wręcz zaszkodzi. A po co? To jest trochę jak śmiecenie. Masz papierek w kieszeni, nie? I on ci przeszkadza, że go masz. Więc teraz co możesz z nim zrobić? Możesz go oczywiście rzucić na ulicę. Tylko że ktoś za ciebie ten papierek będzie musiał posprzątać. On się nie roztopi nagle, nie zniknie, nie wyparuje. Więc tak naprawdę zostawiasz te śmieci komuś innemu do posprzątania. Po co? To jest twój śmieć, ty go posprzątaj. Tak. Chciałem zapytać, czy ty potrzebujesz pomocy, ale w kwestii nie złych emocji, tylko w kwestii tego, co robisz, tej treści, którą udostępniasz światu. Czy to jest tak, że ty wszystko od A do Z robisz sama, czy zlecasz na przykład, nie wiem, czy masz operatora, który cię kręci, czy zlecasz montaż tych filmów, czy korzystasz z różnego rodzaju podwykonawców? Mam tylko jedną osobę do pomocy, która robi bardzo konkretną, wyspecjalizowaną rzecz, a mianowicie miksuje dźwięk w moich filmach z cyklu Po cudzemu. Czyli kiedy już odcinek jest niemalże gotowy, to ja go wysyłam właśnie do tego miksera i on tam robi rzeczy, na których ja się nie znam, czyli jakby reguluje głośność i sprawia, że na przykład jeżeli zdarza mi się taki dzień, kiedy trochę takich dźwięków z moich ust się wydobywa niepotrzebnych, na przykład jakieś mlaskanie albo takie
o takie, co przeszkadza w sumie w odbiorze i nie jest potrzebne, to on to usuwa, wyrównuje, tak jakby sprawia, że cały dźwięk w całym filmie staje się taki płynny, staje się taką jedną całością, a ponieważ ja używam tych wstawek filmowych czy muzycznych, no to one też są różnej jakości, różnie brzmi ten dźwięk, czasami jest bardziej metaliczny, czasami jest bardziej głuchy, no to są takie rzeczy, na których osoba, która się dźwiękiem zajmuje, się zna, a ktoś, kto się nie zna, to może nie zauważy ogromnej różnicy, ale najczęściej, jeżeli coś z dźwiękiem jest nie tak, to my to słyszymy. A mój program akurat polega na tym, żeby bardzo dobrze słyszeć, jak coś brzmi, po to, żeby umieć coś powtórzyć, więc ja do dźwięku akurat w tym cyklu przykładam bardzo dużą wagę. Więc to jest jedyna rzecz, którą robi za mnie ktoś i kiedy ten dźwięk opracuję, to ja potem dopiero go nakładam już na tą ostateczną wersję filmu i taką właśnie wersję wrzucam dopiero na YouTube'a. Ale wszystkie inne rzeczy robię sama. Sama robię zdjęcia, sama kręcę, sama przygotowuję materiał, o którym chcę powiedzieć, sama montuję, sama... Zresztą u mnie na kanale są nie tylko filmy z serii Po cudzemu, ale są też vlogi, tak zwane nie daily vlogi, no bo nie pojawiają się codziennie. To te akurat w całości robię sama, no bo to jest coś takiego, powiedzmy, bardziej swobodnego, co wcale w mojej ocenie nie musi być dopracowane w każdym szczególe, nawet dobrze, jeżeli jest takie niedoskonałe, bo jest takie bardziej prawdziwe, to tu akurat nie korzystam z żadnej pomocy przy tym. I wszystkie profile społecznościowe i wszystko inne, czym zajmuję się w internecie, tworzę sama, no bo ja się sama pod tym podpisuję, więc wydaje mi się, że odpowiadam też za to, co tam się znajduje i to, że tam się znajduje moje imię i nazwisko, to jest dla mnie też takie zobowiązanie, że ja jakby świadczę, że to jest moje zdanie, albo to jest moja wiedza, albo po prostu to są moje słowa, za które ja odpowiadam. A jak dużo czasu ci to zajmuje? Bo domyślam się, że przy tej skali, przy tych różnych mediach, kanałach, w których jesteś, przy tej skali zaangażowania i liczbie fanów, jakich masz, to jest właściwie... No może to zająć cały dzień, przeczytanie komentarzy, odpowiedzi na komentarze jakieś, być może moderowanie do tego. Nie wiem, ile mi to zajmuje, nie mierzę tego. To jest część mojego życia. Jakby czytanie komentarzy na YouTubie to jest część prowadzenia kanału na YouTubie. Więc no, nie robię tak, że wrzucam film i wychodzę, tak jakbym rzucała granat, tylko no, jestem częścią tej społeczności, więc jest to dla mnie oczywiste, że zapoznaję się z tym, co czytają. To nie jest jeszcze taka ilość komentarzy, która mnie przytłacza i których nie jestem w stanie przeczytać. Zresztą czytanie komentarzy nie zajmuje aż tak dużo czasu, więcej zajmuje odpowiadanie na nie i nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdy komentarz. To już by mi zajęło za dużo czasu, musiałabym się zajmować tylko tym. Ale mogę go na pewno przeczytać. I skoro on się pojawia pod moim filmem, to on albo dotyczy treści tego filmu, albo dotyczy mnie, albo może być po prostu jakimś ciekawym spostrzeżeniem czy pomysłem, który ja później wykorzystam, więc to jest dla mnie bardzo cenne, że ktoś poświęcił czas, żeby napisać komentarz, szczególnie jeżeli to jest komentarz, który coś wnosi. No wiele komentarzy takich nie ma, ale zdarzają się, więc ja nie chcę ich przegapić. Ale uważam to po prostu za część swojego życia, więc nie mierzę tego, tak samo jak nie mierzę na przykład, ile oddechów robię w ciągu dnia. Robię je, bo potrzebuję i już. A dzielisz sobie życie na zawodowe i prywatne? Masz tak, że nie wiem, pracuję do 15, a potem już robię swoje sprawy prywatne. Nie mam takiego stałego harmonogramu. Miałam taki harmonogram, kiedy pisałam książkę, bo to wymagało ode mnie dużej dyscypliny, ale obecnie na co dzień to nie. To zależy też od dnia, zależy co akurat mam w planach, bo wiadomo, jeżeli spędzam czas z rodziną albo z przyjaciółmi, no to nie siedzę w tym czasie w internecie i nie jest to dla mnie takie ważne. Albo jeżeli mam spotkania, no to zdarza się, że na przykład nie odpowiem na maile przez cały dzień, no bo byłam na spotkaniach. Więc to jest bardzo, bardzo różnie. I to też mi się podoba, że jest to takie nieprzewidywalne i nieregularne, no bo ja wtedy czuję, że ja sama o tym decyduję, jak ten mój dzień wygląda i nie jest to też nudne i monotonne. Zastanawiam się i pewnie nie jedna osoba się nad tym zastanawia i pewnie już odpowiadałaś na to pytanie, ale przepraszam, bo nie słyszałem, a jestem strasznie ciekawy. Jak ty wyszukujesz fragmenty z odpowiednimi słowami w filmach czy w piosenkach? W piosenkach może łatwiej, bo one tam, zwłaszcza refreny, mają to do siebie, że się powtarzają i się utrwalają. Friends, jak wiadomo, to znasz na pamięć wszystkie sezony, no ale wykorzystujesz w swoich odcinkach nie tylko Friends.
Więc skąd taka wiedza, że okej, w 17 minucie i 30 sekundzie filmu padło słowo jakieś tam, które jest mi teraz potrzebne do odcinka? Z tymi fragmentami u mnie jest tak, że ja wiele rzeczy znam na pamięć, albo może nie na pamięć, ale jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie coś było, bo ja po prostu bardzo zwracam na to uwagę, jakie słowa albo jakie wyrażenia padają w filmie czy w serialu. No bo odkąd zaczęłam się uczyć angielskiego, to wyrobiłam sobie taki radar na właśnie język, ponieważ kiedy byłam mała, to nie było filmów w wersji oryginalnej, ani nie było takiego dostępu do, no, czy internetu w ogóle wtedy nie było, więc kiedy udało mi się czasami usłyszeć jakieś słowo w piosence czy w filmie, które już znałam, no to to było dla mnie coś ważnego. A jak coś jest dla nas ważne, to lepiej to zapamiętujemy. Więc czasami jest tak, że ja jestem w stanie przywołać scenę albo moment w filmie, albo w ogóle sam tytuł filmu, w którym jakieś słowo padło i pamiętam to. No ale to są powiedzmy takie moje ulubione filmy albo moje ulubione piosenki, no bo bardzo dobrze je znam. Ale oprócz tego, no to internet to jest taka sieć komputerów połączonych ze sobą, w których można wszystko znaleźć, tylko trzeba wiedzieć, jak szukać. No i na to na szczęście są sposoby. Na przykład jest bardzo dużo stron, na których są całe scenariusze filmowe czy dialogi z seriali. Można sobie przecież pobrać też właśnie napisy do filmów czy do seriali i przeszukiwać je tekstowo. I ja najczęściej tak właśnie robię. A potem muszę tylko zweryfikować, czy ta scena, w której to słowo pada, mi odpowiada pod różnymi względami. Na przykład, czy mówią tam z odpowiednim akcentem, albo czy mówią tam wyraźnie, albo czy na przykład widać osobę, która mówi w danym momencie, czy jest to dźwięk, głos, który gdzieś tam w tle tylko słychać. Bo czasami mi jest to potrzebne, żeby pokazać, jak układają się usta tej osoby, która wypowiada dane słowo, czy jakiś dźwięk. Więc na to naprawdę sposobów jest bardzo, bardzo dużo i ponieważ ja już stworzyłam ponad 100 odcinków, no to mam w tym też sporą wprawę, więc znalazłam sobie takie sposoby idealne dla mnie, które mi ułatwiają. Więc najczęściej korzystam z jakiejś takiej stałej swojej bazy filmów czy seriali, a jeżeli w niej nie znajdę tego, czego szukam, no to szukam wtedy w internecie. I są takie strony, w których na przykład można przeszukać filmy na YouTubie, w których pada jakieś słowo albo wyrażenie. To nie dotyczy chyba nie wszystkie filmy na YouTubie są objęte właśnie tą, jakby tą bazą, która służy do wyszukiwania, ale wiele prezentacji typu wystąpienia na TEDzie czy na TEDxie można przeszukać, więc nie ma takiej opcji, żebym ja czegoś nie znalazła. Super. A jeżeli chodzi o po cudzemu, to czy przygotowujesz sobie taki scenariusz, który później, nie wiem, czytasz z promptera? Czy to jest tak, że rozpisujesz sobie w punktach? Bo to jest tak wszystko, rozumiesz, to sprawia wrażenie tak profesjonalnie przygotowanego, że dlatego pytam. To jest tak z jednej strony swobodnie powiedziane, ale można też swobodnie przeczytać, jeżeli ktoś potrafi, ale z drugiej strony tam mam wrażenie, każdy element jest naprawdę świetnie przemyślane i na swoim miejscu. Nie mam żadnego promptera i nie mam scenariusza, który mam rozpisane słowo w słowo. Jedyne, co mam rozpisane, to są wstawki, których użyję. To wiem zawsze z wyprzedzeniem i wiem, w jakiej kolejności one się pojawią w odcinku. A to, co ja chcę powiedzieć między tymi wstawkami, to jest najczęściej jedno słowo, które mam zapisane na swojej notatce i potem, kiedy już nagrywam, to jakby ubieram to w takie słowa, w jakie chcę. Więc to wszystko, co mówię w filmach, to jest, no można powiedzieć, że spontaniczne, ale raczej chodzi tutaj o sposób, w jaki ja to mówię, albo nie wiem, jakiś tam żart mi nagle przyszedł do głowy, więc go po prostu użyję, bo wydaje mi się przydatny, ale nie mam tego rozpisanego słowo w słowo, na pewno. Myślę, że to by było jeszcze trudniejsze i zajmowałoby mi jeszcze więcej czasu, więc tego nie robię. Poza tym, no ja wiem mniej więcej, co ja chcę powiedzieć. To jest tylko kwestia ubrania tego w słowa, więc czasami jest tak, że nagrywam i zaczynam jakąś wypowiedź i przerywam ją w połowie i myślę sobie, nie, to nie tak, inaczej to muszę powiedzieć i próbuję w inny sposób. Ale mimo wszystko mniej więcej wiem, jaka treść ma się tam zawrzeć, więc nagranie zazwyczaj zajmuje mi najczęściej 40 minut. Wow, no to szybciutko.
Tak, też mi tak wszyscy mówią, chociaż mi się to wydaje tak normalnie. No, nie wiem, czy to jest szybko, czy to jest wolno. Czasami mi się nawet 20 minut udaje nagrać, jeżeli jest to krótki odcinek. Albo jeżeli go nagrywam drugi raz, bo kilka razy mi się tak zdarzyło, że musiałam nagrać coś ponownie. Z jakichś tam względów technicznych. Na przykład, nie wiem, dźwięku nie nagrałam tak, jak trzeba, albo zgubiłam ostrość tak, że to już było nie do odratowania, więc musiałam powtórzyć nagranie. Ale tak... To raczej nie. No, ja tę wiedzę mam w głowie. To nie jest coś, czego ja się muszę nauczyć przed nagraniem i teraz powtórzyć to tak, jak się nauczyłam, jak na sprawdzian, tylko ja to już wiem. I teraz tylko muszę wybrać te rzeczy, które wiem i ułożyć je w odpowiedniej kolejności, żeby to miało sens. Mówiłaś o tym, że czytasz komentarze i czasami zdarza się tam coś faktycznie wartościowego. Na ile kierujesz się takimi podpowiedziami, opiniami widzów, innych osób o tym, co robisz, a na ile jesteś skałą, która nie poddaje się absolutnie żadnej obróbce i robisz to po swojemu, albo komuś pasuje, albo nie. Znaczy, ja jestem dosyć ukształtowanym człowiekiem i zdaję sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych stron i też wiem, jakie plusy i minusy ma to, co robię w internecie, ale staram się to robić właśnie tak, jak lubię albo tak, jak chcę, bo wierzę, że to jest wtedy takie moje i takie prawdziwe. Natomiast komentarze oczywiście są zawsze bardzo miłe i ja je czytam z przyjemnością, bo wiem, że też jest bardzo dużo osób, które po prostu konsumują, czyli oglądają, ale nie piszą komentarzy, ani nie wiem, nie dają łapek w górę, czy lajków, czy i tak dalej. I to jest też zupełnie normalne, bo każdy sobie konsumuje w sposób, w jaki mu odpowiada. Więc jeżeli już ktoś poświęcił czas i jednak coś napisał i wie, że ja to przeczytam, no to to jest dla mnie istotne. Ale zdarza się, że pojawiają się jakieś sugestie. Zresztą wiele osób często myśli, że my potrzebujemy bardzo ich sugestii w internecie. No nie każdy potrzebuje. Nie wiem, może czasami chcą po prostu mieć takie poczucie, że o, tutaj coś powstało dlatego, że ja o to poprosiłem. Nie? Mają takie poczucie satysfakcji. Więc zdarza się, że ja wprowadziłam kilka modyfikacji do formatu, którym jest Po cudzemu. Na przykład na początku nie było na końcu moich filmów, w tym podsumowaniu odcinka, nie było żadnych napisów na ekranie, ale tak dużo osób pisało właśnie, że im by się to przydało, żeby to słowo jednak pojawiło się na ekranie, to ja stwierdziłam, że okej, no rzeczywiście, nie jest to aż tak dużo pracy dla mnie, mogę to wprowadzić, więc w tym podsumowaniu pojawiają się te wszystkie słowa, które ja omawiałam. Niektórzy by chcieli, żeby się pojawiały tam na przykład, żeby się pojawiała transkrypcja fonetyczna, to już dla mnie jest za dużo pracy i jest jakby efekt tego i działanie, jeżeli chodzi o liczbę osób, których to interesuje, byłoby moim zdaniem nieefektywne, więc tego nie robię, ale stworzyłam film o symbolach fonetycznych, a w pierwszych filmach, w których omawiałam różne dźwięki, pojawiały się poszczególne symbole, które ja omawiam, więc tak naprawdę ten temat jest na moim kanale. Jeżeli ktoś, kogoś to bardzo interesuje, to znajdzie film, w którym ja o tym mówię. Ale nie robię tego przy każdym odcinku, bo symbole fonetyczne po prostu są trudne pod względem graficznym też do użycia, a poza tym moim zdaniem nie są też niezbędne, więc ich nie używam. Czasami pojawiają się sugestie co do tematów, które miałabym omówić, więc uwzględniam je w takim sensie, że najczęściej one i tak się znajdują już na mojej liście i ja wiem, że ja to prędzej czy później omówię, ale na przykład, nie wiem, tworzę taki odcinek szybciej niż planowałam, no bo skoro widzę, że jest takie duże zainteresowanie tym tematem, no to mówię, okej, dobra, to zrobię to najpierw, a potem te inne swoje jakieś tam pomysły zrealizuję. Więc w takim sensie bardzo dużo osób przez długi czas prosiło mnie o odcinki o gramatyce. A ja sobie założyłam na samym początku, że mój kanał nie będzie kursem językowym, tylko skupię się na tym, co jest moim zdaniem najbardziej istotne, czyli właśnie na mówieniu, bo tego też w polskich szkołach brakuje. Ale no, spotkałam... Nie, teraz chciałam przetłumaczyć angielskie wyrażenie, to nie mogę tak powiedzieć. Wyszłam naprzeciw oczekiwaniom moich widzów w takim sensie, że napisałam książkę o gramatyce. Ponieważ gramatyka to jest akurat taka część języka, której łatwiej się nauczyć i skuteczniej, kiedy piszemy zdania, używając tych struktur, których się uczymy. Więc uznałam, że akurat gramatyka w formie wideo będzie po prostu mniej efektywna i mniej skuteczna niż w formie książki. Więc ten temat poruszam, tylko po prostu może nie w takiej formie, w jakiej by oczekiwali tego niektórzy widzowie, a nie każdy widz wie, co dla niego jest dobre.
bo to jest trochę tak jak dziecko, które prosi swojego rodzica o różne rzeczy. No i gdybyśmy mieli spełniać wszystkie zachcianki dzieci, no to te dzieci nie byłyby zbyt dobrze wychowane, prawda? Więc to działa na podobnej zasadzie. To ten rodzic ma być tym mądrym, który wie, co dla tego dziecka jest wskazane, czy nie. I to nie znaczy, że nie należy dziecku dawać słodyczy. Można dziecku dać czekoladę, ale to nie powinien być na przykład obiad, tylko powinien to być deser. I nie codziennie, ale może na przykład raz w tygodniu. Więc trzeba zachować jednak zdrowy rozsądek i trzeba też pamiętać o tym, czym my się sami kierujemy i jaką mamy wizję tego. Bo jest wielu takich twórców, którzy nie ma swojej wizji tego, co tworzy. Którzy sami otwarcie mówią w filmach na przykład, o, napiszcie, o czym byście chcieli, żebym nagrała kolejny film. Nie, mogłabym tak robić. Tylko, że wtedy to by było trochę, w moim odczuciu, takie pomieszanie z poplątaniem. I to, że 10 osób powie, że chciałoby, na przykład ja dostaję czasami takie propozycje tematów bardzo wyspecjalizowanych, bardzo wąskich. Na przykład, czy mogłaby pani zrobić odcinek o słowach dotyczących wędkarstwa? Oczywiście, że mogłabym. Tylko, że ten odcinek zainteresuje na przykład 5 osób, a mój kanał ogląda więcej niż 5 osób, więc ja nie chcę ignorować tych, których wędkarstwo akurat nie interesuje. A jeżeli kogoś wędkarstwo interesuje, to ja myślę, że na pewno poradzi sobie ze znalezieniem materiałów na ten temat na innych kanałach, nie na moim. Więc naprawdę da się z tym poradzić. Trzeba zawsze zachować jakiś taki swój kompas w tym wszystkim. I to nie znaczy, że mamy być ślepi na komentarze czy opinie innych. Możemy oczywiście je uwzględniać, ale zawsze przepuszczać przez taki swój filtr. Czy to na pewno jest to, co ja chcę robić? Albo czy uważam, że to jest ważne i potrzebne? Jeżeli tak, no to jest ten zbiór wspólny. Masz takie poczucie, że odniosłaś sukces? Tak, dlatego że robię to, co chcę i nie muszę wstawać wcześniej rano. A zwykle jest tak, że jeżeli ktoś odniesie sukces, to poza ludźmi, których ten sukces inspiruje i którzy go podziwiają, są też ci po ciemnej stronie mocy, którzy zazdroszczą i którym się to nie podoba. I czy masz takie jakieś sygnały, konflikty, nieprzyjemne sytuacje związane z kimś, kto chyba z biznesowego punktu widzenia powinien się nazywać konkurencją, bo nie mówię o hejterach, bo to w ogóle jakby szkoda gadać, ale na przykład nauczyciele angielskiego, którzy mówią, ta Arlena, coś tam sobie nagrywa, ale to nie jest taki prawdziwy angielski, taka prawdziwa nauka, albo inni youtuberzy, którzy jakby zazdroszczą ci tego, że masz tak wielu widzów. Tak, spotykam się z takimi sygnałami, ale ja wiem, że to wtedy nie jest problem ze mną, tylko to jest problem tej osoby. Bo to, że ktoś się nie umie pogodzić z tym, że ja mam ilość tam subskrybentów, albo nie umie się pogodzić z tym, że ja tworzę coś, co się innym podoba, no to w jaki sposób jest to mój problem? Żaden. I oczywiście, że są nauczyciele, którzy krytykują sposób, w jaki ja prowadzę kanał, albo sposób, w jaki napisałam książkę. No ale jeżeli oni są nauczycielami, no to oni to robią po swojemu, jak rozumiem. Więc jeżeli w ich opinii ich metoda jest lepsza albo skuteczniejsza, no to niech sobie używają tej metody. Przecież ja im nie przeszkadzam. Więc czemu oni mi mają przeszkadzać? Uważam, że należy się kierować w życiu zasadą żyj i pozwól żyć innym. Więc to, że ci się coś nie podoba, to nie znaczy, że to jest złe. Są ludzie, którym się to podoba i okej, i w porządku. Niech oni sobie korzystają z tego. To, że mamy w telewizji 4 kanały informacyjne, nie znaczy, że jeden jest lepszy od drugiego, tylko znaczy, że na każdy z tych kanałów znajdą się widzowie. I tak samo jest na YouTubie. Ja uważam, że youtuberzy nie są konkurencją dla siebie, bo to, że ktoś ogląda mnie, to nie znaczy, że nie będzie oglądał drugiej osoby, bo nasze programy nie są emitowane w jakimś paśmie o konkretnej godzinie, tylko można sobie to oglądać, kiedy się chce. Więc każdy odbiorca sam sobie zdecyduje, co woli oglądać, albo ile razy woli coś oglądać, albo kiedy woli coś oglądać. Więc twórzmy takie treści, żeby on wolał oglądać nasze i już. No, mam podobne przemyślenia związane z podcastami, że tutaj też jest masa miejsca po prostu. Tak. Jeszcze dużo więcej niż na YouTubie, bo jednak YouTube wymaga, myślę, wzroku, więc może tam jest. I jest tu oczywiście dużo więcej twórców. Dobra, tak prawie zamykając, z tego, co mówisz i z tego, co też widziałem wcześniej i słyszałem wcześniej, przygotowując się do tej rozmowy, mam taki obraz ciebie jako osoby, która ma wysokie poczucie własnej wartości i dużą pewność siebie. I myślę, że z tego, co mówiłaś przed chwilą, to też tak trochę wynika, to się potwierdza. I wiem też, że ty nie zawsze taka byłaś. Mhm. I zastanawiam się, co byś mogła poradzić osobom, które
chciałyby być bardziej pewne siebie, chciałyby mieć większe poczucie własnej wartości, no ale brakuje im tych cech. Czy są jakieś takie, nie wiem, techniki albo coś takiego, co pomaga się zmienić pod tym tak, względem? Tak, jest taka rzecz, która mi bardzo pomogła się zmienić i jest to psychoterapia, która pomaga poznać siebie i lepiej siebie zrozumieć i lepiej też zrozumieć innych ludzi. Ale to jest taka praca, powiedzmy, długofalowa, bo to nie jest tak, że pójdziemy na jedno spotkanie z terapeutą i on nas zahipnotyzuje i już, albo nie wiem, zaaplikuje nam akupunkturę i już będziemy uleczeni, tylko jest to praca bardzo żmudna i właśnie trzeba liczyć się z tym, że to trochę potrwa. I może się też zdarzyć, że problem, z jakim my idziemy do terapeuty, to tak naprawdę jest inny problem niż ten najważniejszy w naszym życiu, ale to nie szkodzi, bo my to odkryjemy po drodze. Więc to jest taka metoda skuteczna i na pewno, która na pewno pomaga i ja wiem to po prostu ze swojego doświadczenia, bo przeszłam psychoterapię, a tak na co dzień to myślę, że trzeba sobie uświadomić właśnie to, jacy jesteśmy, czyli na przykład skupiać się na tym, co jest w naszym życiu dobre albo co w nas nam się podoba, a nie na tym, co nam się nie podoba. Na przykład wiele osób, kiedy czyta komentarze na swój temat w internecie, to kiedy przeczyta 10 pozytywnych komentarzy i jeden negatywny, to skupia się na tym negatywnym i zastanawia się, dlaczego ten ktoś tak napisał? Dlaczego ja mu się nie podobam? O co mu chodzi? Zamiast zastanowić się, że przecież to jest tylko jedna osoba, której coś nie pasuje. No i co z tego? To, że nie lubią mnie wszyscy, to jest normalne, bo nie ma takiej osoby, którą lubią wszyscy. I ja wiem, że czasami ten rozum i to serce nie chce działać w parze, bo na rozum nam się wydaje to wszystko logiczne i sensowne, ale jednak nas to boli z jakiegoś powodu, więc to trzeba to właśnie nauczyć się to jakoś godzić. I to są nawet metody, które zalecają też terapeuci na różnych sesjach. Na przykład zapisywanie sobie w jakimś takim stałym miejscu wszystkich miłych rzeczy, miłych sygnałów, które do nas trafiają. Na przykład kiedy ktoś nam napisze miły komentarz, to należy go sobie skopiować i gdzieś tam wkleić. Albo jeżeli ktoś nam powie coś miłego, to należy to zapisać sobie w jakimś notatniku, czy teraz są takie modne bullet journals, czyli takie zeszyty, w których planujemy jednocześnie i z drugiej strony podsumowujemy to, co się na bieżąco w naszym życiu dzieje. To też może być taki rodzaj pamiętnika, gdzie zapisujemy sobie wszystko to, co fajne i wartościowe. Są takie osoby, które robią sobie takie podsumowania dnia albo tygodnia i próbują sobie przypomnieć właśnie, jakie fajne rzeczy się w naszym życiu wydarzyły. I to też trochę otwiera nam umysł i pozwala w inny sposób spojrzeć na życie, bo są ludzie, którzy patrzą na życie z perspektywy problemów, a są ludzie, którzy patrzą na życie z perspektywy właśnie przygód, czyli jakichś fajnych zdarzeń, miłych sytuacji. Na przykład, nie wiem, sam fakt, że wyszedłem na dwór i spotkałem psa, który merdał ogonem i dał się pogłaskać. To jest taka rzecz, którą też można się cieszyć. I ja się z takich rzeczy w swoim życiu bardzo cieszę, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to są chwile też ulotne i nie, życie nie jest po prostu różowe. Życie jest różne, jest kolorowe. Czasami jest szare, czasami jest czerwone, czasami jest żółte, czasami jest niebieskie. Ale to trzeba wszystko umieć zauważyć, a jeżeli się wyłącza te kolorowe filtry, tylko widzi się to, co jest burę, no to bardzo łatwo jest być nieszczęśliwym. Więc w takiej dłuższej perspektywie to uważam, że psychoterapia jest najbardziej skuteczna, bo ona też się skupia bardzo na tej naszej indywidualnej, wyjątkowej sytuacji. Psychoterapeuta nie będzie nam tłumaczył, jak działa świat, tylko będzie nam jakby z takiej świeżej perspektywy, świeżym okiem próbował pokazać, jacy my jesteśmy tak naprawdę. I mimo, że terapeuta tak naprawdę nie daje nam żadnych rozwiązań, ani nie udziela wskazówek, co powinniśmy robić, tylko raczej zadaje pytania, ale zadaje te pytania jako osoba właśnie, która nas nie zna, która nie jest zaangażowana emocjonalnie w relacje z nami i która nas nie ocenia. A to jest coś, co bardzo trudno spotkać w dzisiejszym świecie, bo kiedy rozmawiamy z przyjaciółką albo z mamą, no to jest to osoba, która patrzy na nas przez pryzmat emocji, które wobec nas żywi. No i to nie jest osoba obiektywna. A terapeuta to jest ktoś, kto to robi zawodowo. To jest tak jak lekarz. Jak rozbieram się przed lekarzem na badaniu, to nie zastanawiam się, czy mu się podoba mój biust albo moje pośladki, bo on patrzy na zupełnie inne rzeczy. Więc tak samo jest właśnie z terapeutą i bardzo to polecam. Nagrałam o tym film, który był vlogiem numer 5 na moim kanale, który nazywa się Psychoterapia, czyli jak żyć.
To sobie można bardzo łatwo wyszukać. I jest to film, który no, wywołał niesamowite poruszenie wśród moich odbiorców i sama się nie spodziewałam, że się spotkam z takimi reakcjami, które potem nastąpiły. Czy to w komentarzach, które można sobie poczytać, czy właśnie w wiadomościach, które do mnie docierały w jakiś tam, jakimiś prywatnymi kanałami, czy to były maile, czy prywatne wiadomości, bo okazało się, że bardzo dużo ludzi się utożsamia z tym, o czym ja w tym filmie opowiadałam. Czyli z tym, że kiedy byłam młodsza, to nie miałam znajomych, czułam się nielubiana, czułam się samotna, wydawało mi się, że nikt mnie nie rozumie, zależało mi na tym, żeby mnie wszyscy lubili, a wiele ludzi mnie nie lubiło, jak sobie z tym poradzić, miałam jakieś tam relacje z rodzicami czy z bratem, które też nie były jakieś idealne. No i każdy z nas się czuje taki osamotniony bardzo w tej swojej sytuacji i nie znajduje zrozumienia wśród rówieśników czy wśród otoczenia. A to się da znaleźć. I ja w tym filmie między innymi tam też wskazuję, gdzie pomocy można szukać. I wiem, że po obejrzeniu tego filmu właśnie wiele osób zdecydowało się na to, żeby albo pójść na psychoterapię, albo po prostu podzieliło się tym, że chodzi na psychoterapię i ten film ich utwierdził w tym, że to jest dobry kierunek i że to im pomogło, bo nie czują się już tacy osamotnieni w tym. Nawet chyba ktoś napisał, że jeszcze do wczoraj rozważał samobójstwo, a po obejrzeniu tego filmu widzi, że jest jakaś nadzieja dla niego w życiu, więc ja poczułam ogromną odpowiedzialność za to, co powiedziałam i cieszę się, że to działa właśnie w tę stronę, że to pomaga jednak na plus. Widziałem też ten film i dlatego też, mimo że ty o tym mówiłaś właśnie w różnych miejscach, to pomyślałem, że warto o tym powiedzieć ponownie, dlatego że wiem, że są ludzie, którzy patrząc nawet i mówiąc o tematach biznesowych, patrzą na kogoś, kto ma wielką firmę, czy patrzą na twoją liczbę subskrybentów na YouTubie i myślą sobie, nie no, ja nie mam, z czym ja startuję? No ja mam 3 subskrybentów w tej chwili, moją babcię, moją mamę i mojego kota, no więc jakby nie ma tutaj w ogóle o czym mówić. Nie mam żadnych szans, a myślę, że ta twoja historia pokazuje, że to nie jest tak, że nasza dzisiejsza pozycja, to, co dzisiaj czujemy, to, w którym miejscu w życiu jesteśmy, jest na całe życie, tylko że my to możemy zmieniać. I to są zmiany, które dotyczą nie tylko tak banalnych rzeczy jak liczba subskrybentów, ale dotyczą rzeczy dużo głębszych. I myślę, że stąd też ten odzew, o którym mówisz, taki bardzo silny, bo to pokazało ludziom, poruszyło taką czułą strunę, pokazało, że faktycznie no, jesteśmy, jakby to banalnie nie zabrzmiało, panami swojego losu. A ile trwa cały taki proces zmiany? Pewnie to jest indywidualne, tak, ale, to jest, ale czy bardzo są jakieś różnie. Takie... Są ludzie, którzy... którzy po, w zależności od tego, jaki mamy problem, bo z innym inaczej wygląda terapia, na przykład, która ma nam pomóc przy arachnofobii, czyli przy strachu przed pająkami, a inaczej wygląda terapia osoby, która na przykład była molestowana seksualnie przez kilka lat przez członka rodziny. Więc, ale są to wszystko problemy do rozwiązania. Więc nie ma problemu za małego i nie ma problemu za dużego, w którym można by sobie poradzić. To nie jest tak, że my o tym zapomnimy i jakoś ktoś to wymarzy z naszej pamięci, to tak nie działa, ale nauczymy się z tym żyć i nauczymy się o tym też opowiadać. To bardzo, bardzo różnie, naprawdę, trudno mi powiedzieć. Są osoby, które chodzą na terapię przez kilka lat, a są tacy, którym wystarcza kilka spotkań, no bo potrzebują po prostu jednej, dwóch rozmów z kimś z zewnątrz i już, więc trudno mi powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o to, że się porównujemy cały czas do innych, to też jest kolejny błąd, który popełniamy, że właśnie ktoś spojrzy na osobę, która w jego opinii odnosi sukces i pomyśli sobie, no ale gdzie tam ja? I szukamy jakichś wymówek i szukamy powodów, dlaczego nam nie powinno się udać. Ale każdy z nas zaczyna od 0 subskrybentów. Każdy z nas zaczyna z pozycji, w której nikt o nas nie wie, nikt z nami dotychczas nie pracował, nie dostaliśmy jeszcze żadnej oceny w szkole i zawsze trzeba zacząć od 0. No każdy biegacz musiał zacząć od 1 treningu, więc gdyby każdy myślał w ten sposób, to nikt by nic nie robił. Tak, zgadza się. Dobra, ostatnie pytanie, takie bardzo praktyczne. Jaką jedną konkretną rzecz nasz słuchacz może zrobić zaraz po wysłuchaniu tego podcastu, żeby robić lepsze wideo? Jeżeli nigdy wcześniej nie tworzył nic na wideo, a chciałby
sam występować przed kamerą, to proponuję założenie konta na Snapchacie i wypowiadanie się do swoich odbiorców, nawet jeżeli będzie ich na początku dwóch albo trzech, łącznie z kotem. Bo w ten sposób będziemy ćwiczyć mówienie do kamery, czyli zachowywanie się swobodnie przed obiektywem. Należy oglądać potem te swoje snapy, które się nagrało, czyli obserwować samego siebie, potraktować się trochę jak taką własną szkołę, gdzie analizujemy to, co widzimy i wyciągamy wnioski i możemy coś tam następnym razem zmienić. Na przykład, czy mówić właśnie w taki sposób, w jaki mówimy, albo czy może inaczej się ustawić względem światła, albo czy zmienić profil, bo każdy z nas ma niesymetryczną twarz i może lepiej wyglądamy z jednej strony, a może z drugiej, a może z przodu, a może troszeczkę wyżej podnieść ten obiektyw. Na pewno bardzo pomaga w robieniu wideo znajomość fotografii i zasad fotografii, no bo ja nie musiałam zastanawiać się, jak na przykład zbudować kadr, który się pojawia w moich filmach, albo właśnie jak ustawić oświetlenie, bo to są rzeczy, których się nauczyłam już wcześniej, robiąc zdjęcia. No i bardzo dobrze zawsze działa po prostu oglądanie tego, co nam się podoba, czyli najpierw zapoznajmy się z tym, jak to robią ci, którzy to robią dobrze, więc jeżeli komuś się podoba to, co ja robię, no to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania Po Cudzemu. Kanał się tak naprawdę nazywa tak jak ja, czyli Arlena Witt, ale jak się wpisze na YouTubie Po Cudzemu, to też się znajdzie. Ale jest mnóstwo treści, które YouTube sam nam podpowiada, co nam może się spodobać. No i mamy jakiś tam swój kompas, mamy jakiś tam swój rozum i swój gust. No i każdy sam sobie musi ocenić. To mi się podoba, to moim zdaniem jest fajnie nagrane, ta osoba mówi ciekawie, albo ta osoba wygląda nienaturalnie, albo ta osoba robi za długie pauzy, albo nie rozumiem, dlaczego ten film jest zmontowany tak, jak jest, po co to ujęcie, ono nic nie mówi, więc każdy sam jest w stanie sobie ocenić, nie trzeba być wcale filmowcem, ani żadnym specjalistą, co nam się podoba, a co nie, i potem spróbujmy robić to podobnie, nie identycznie, bo to wtedy nie jest nasz własny pomysł, tylko niech to będzie inspiracją do tego, co tworzymy sami. Super, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To była Arlena Witt. Na początku tego odcinka wspomniałem, że jej książka Grama to nie drama błyskawicznie stała się bestsellerem, ale pominąłem jeden szczegół. Udało się to osiągnąć mimo, że tego tytułu w ogóle nie ma w księgarniach. Jest dostępny wyłącznie na stronie arlena.altenberg.pl. Link do tego i innych miejsc, gdzie można znaleźć Arlenę, zamieściłem w notatkach na maławielkafirma.pl/194. Są różne sposoby, żeby wzmacniać swoją markę osobistą i zdobywać zaufanie odbiorców. Możesz pokazywać się przed kamerą, pisać książki albo mówić do mikrofonu. Ktoś powiedział mikrofon? Co za szczęśliwy zbieg okoliczności. Bo tak się składa, że 8 stycznia 2018 roku rozpoczną się zapisy na drugą edycję mojego kursu Podcast Pro. To najlepszy sposób, żeby za pomocą podcastu budować swoją markę. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na listę zainteresowanych na stronie podcastpro.pl. Na dziś to wszystko. Dziękuję. Do usłyszenia. Subskrybuj podcast Mała Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej informacji maławielkafirma.pl/podcast.